najlepszych żużlowców, najlepszych juniorów. Finał indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów przed nami. W stawce dwóch Polaków jest Paweł Chlip, jest Karol Zombik i można śmiało powiedzieć, że indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów to polska domena. Ostatnie lata to złote medale polskich zawodników. Krzysztof Kasprzak, Robert Miśkowiak, Jarosław Hampel, Dawid Kujawa, Piotr Protasiewicz, no i Karol Zombik. Rok temu dzisiaj będzie bronił tytułu. To Polacy, którzy stawali na najwyższym stopniu podium. Do tego mamy przecież medale z innych kruszców, a więc można śmiało powiedzieć, że dzisiaj Polacy w Ostrowie mają szansę na dobry występ. Gościem w moim studiu jest Piotr Baron, czwarty junior świata sprzed kilkunastu lat. Witam serdecznie. Witam, cześć, witam wszystkich. Pamiętasz ten wyścig barażowy, bo dodajmy, drodzy Państwo, że Piotr walczył o trzecie miejsce w Pardubicach z nikim innym jak z Rune Holtą. No tak, każdy pamięta taki wyścig, bo w zasadzie ja przegrałem medal swój na własne życzenie. No i to na pewno boli, ale no, Mistrzostwa Świata Juniorów, bardzo, bardzo fajna impreza. Kiedy rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, mówiłeś, że to mogą być ciekawsze zawody nawet niż Grand Prix, bo juniorzy wszystko stawiają na jedną kartę. No ja tak uważam. Tor jest bardzo dobrze przygotowany, chłopacy na pewno będą się sprężać. Dla każdego juniora to jest po prostu niesamowity moment i każdy chce się pokazać, przejść w dorosłe życie jak najlepiej. Ja myślę, że nasi rodacy dzisiaj będą też wszystko pokazywać. Zresztą cała szesnastka jest doskonała i każdy będzie próbował. Karol Zombik, on już ma ten najważniejszy tytuł, ale regulamin już pozwala, żeby bronić tego tytułu. Jak oceniasz jego szanse? No ja myślę, że Karol ma wielkie szanse. On tutaj trenował, się przygotował. No, nie można zapomnieć też o Pawle Chlipie i on tak samo na pewno będzie chciał bardzo dobrze pojechać, ale dzisiaj jest tak mocna szesnastka, że trudno na kogokolwiek postawić. Paweł Chlip, wywołałeś to nazwisko. Zawodnik startujący na co dzień w pierwszoligowym klubie, ale mający już za sobą występy w unitarnów, a więc w najwyższej klasie rozgrywek. Na pewno mu to pomogło w rozwoju. Ale czy nie za mało dzisiaj na finał? Ja myślę, że nie. Tor jest bardzo przyczepny, bo żeśmy tego nie powiedzieli, były tutaj opady. I na torze przyczepnym na pewno bardzo dobrze pojedzie Karol Zombik, jak i Paweł Chlip. No i ostatnie pytanie już króciutko. Kto jest twoim faworytem, pomijając Polaków, a może właśnie któryś z Polaków? No ja bym stawiał na Polaków i myślę, że państwo również. Ale są jeszcze, drodzy państwo, Chris Holder, Emil Sajfudinow, stawka naprawdę wyrównana, ale zaraz pełną stawkę nasi komentatorzy. Rafał Darżynkiewicz i Krzysztof Cegielski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Cegielski. Rafał Darżynkiewicz, dzień dobry. Witamy. Gościem w studiu jest czwarty żużlowiec Mistrzostw Świata Juniorów z Pardubic, a moim współkomentatorem wicemistrz świata juniorów z 2000 roku z Gorzowa Wielkopolskiego, Krzysztof Cegielski. Krzysztof, zgodzisz się z tym, że to są bardzo ważne zawody dla tych zawodników, którzy dziś tutaj będą rywalizować? Oczywiście, że tak. Ja pamiętam to, co przeżywałem podczas występu, podczas finału Mistrzostw Świata Juniorów. Jest to taki turniej, do którego przygotowuje się bardzo długo, bardzo starannie i przeznacza się wszystko, co jest w stanie w danej chwili zawodnika, żeby do tego dnia przygotować się jak najlepiej. Poznajmy tych, którzy dziś przygotowywali się do tych zawodów i którzy w tych zawodach rywalizować będą o tytuł Mistrza Świata. Teraz popatrzmy na listę startową, bo za chwilę pierwszy z wyścigów tego turnieju. Z numerem pierwszym Duńczyk Morten Rizager, z numerem drugim Daniel Iwanow, z trójką Szwed Ricky Kling, z czwórką Edward Kenneth, Wielka Brytania, z piątką Piastas Podżuk z Łotwa, z szóstką Emil Sajfudinow, Rosja, z numerem siódmym Kevin Wolbert, Niemcy, z numerem ósmym Chris Holder, Australia, z dziewiątym Lubosz Tomiczek, Czechy, z dziesiątką Juricza Pawlicz z Chorwacji, z jedenastką Karol Zombik, Polska, dwunastka Louis Bridger, Wielka Brytania, z trzynastką Filip Citera, Czechy, z czternastką Tomas Jonasson ze Szwecji, piętnastka Paweł Chlip, Polska, szesnastka Simon Gustafsson, Szwecja, rezerwowymi są Robert Księżak z Australii i z osiemnastką Adrian Gomulski, Polska. A to już uczestnicy pierwszego inauguracyjnego wyścigu, komplet publiczności na stadionie w Ostrowie Wielkopolskim, w kasku czerwonym Duńczyk Morten Rizager, w kasku niebieskim Daniel Iwanow, w kasku białym Ricky Kling i w kasku żółtym Anglik Edward Kenneth. Rozpoczęte Mistrzostwa Świata Juniorów i kto najlepiej w tym pierwszym inauguracyjnym wyścigu? Najlepiej spod taśmy Rizager. Rizager na pierwszej pozycji, za nim walka o drugie miejsce pomiędzy Danielem Iwanowem, który teraz wygrywa ten pojedynek z Ricky Klingiem, i Daniel Iwanow znakomicie teraz wchodzi i wypycha przy wejściu w pierwszy łuk tego drugiego okrążenia prowadzącego dotąd Mortena Rizagera. Śmiała akcja Daniela Iwanowa, zawodnika na co dzień jeżdżącego
no może nie regularnie w drużynie Tarnowskiej Unii, ale on był tym podstawowym juniorem w drużynie Jaskółek na początku sezonu, potem nie najlepsze występy, jak i całego zespołu, ale tutaj rozpoczyna bardzo dobrze, mimo przegranego startu, jest na czele, a Morten Risager, bardzo blisko niego jest Ricky Kling. Ricky Kling, który jeszcze w poprzednim sezonie reprezentował barwy miejscowego Interu Lazur, próbuje wykorzystać tę znajomość ostrowskiego toru, ale na niewiele to się zdaje. Ten pierwszy wyścig wygrywa po znakomitych akcjach na dystansie Daniel Iwanow. 2 punkty dla Duńczyka Mortena Risagera, 1 punkt dla Rickiego Klinga, a bez punktu, zupełnie bezbarwnie jadący w tym wyścigu, Anglik Edward Kennett. Daniel Iwanow pokazał w tym wyścigu, jak powinno się jeździć na tym torze w tej fazie zawodów. Tor jest przyczepny, równy, aczkolwiek już pojawiają się pewne nierówności na tym torze, więc tak jak przed zawodami mieliśmy możliwość rozmawiania z zawodnikami, z osobami, które tutaj śledzą zawody na tym torze, bardzo często twierdzą, że właśnie tuż przy krawężniku będą tworzyły się kolejny, które będą sprzyjały w sumie zawodnikom, tym, którzy będą umieli się przy tej wewnętrznej części toru utrzymać, tak jak zrobił to właśnie Daniel Iwanow, który jechał bardzo szybko, bardzo płynnie. No i z tego, co widać, ten tor jest przyczepny, przez to zawodnicy rozwijają bardzo duże szybkości, a silniki muszą mieć na tą nawierzchnię toru przygotowane tak, ażeby ta moc tych silników była jak największa. Wydaje się, że Rosjanie mogą być tutaj czarnymi końmi w tym turnieju, bo przecież obok Daniła Iwanowa jest jeszcze Emil Sajfudinow, którego za chwilę zobaczymy w ścigu drugim. Z młodymi zawodnikami z Rosji jest doświadczony Oleg Kurgiuszkin, pełniący rolę menedżera reprezentacji Rosji. I wydaje się, że tutaj Rosjanie mogą należeć do czołowych postaci tego turnieju. No ale przekonamy się o tym, czy potwierdzi to w biegu drugim Emil Sajfudinow. On w kasku białym, świetne występy w Szwecji, znakomicie także radzący sobie na polskich torach, choć na początku sezonu kontuzja troszeczkę jak gdyby wstrzymała jego karierę. Widzieli Państwo już całą obsadę biegu drugiego. W kasku czerwonym Piastas Poujuks, Łotwa. W kasku niebieskim Niemiec Kevin Wolbert. W kasku białym wspomniany przeze mnie Sajfudinow. I w kasku żółtym też utalentowany jeździec rodem z Australii, Chris Holder, którego mieliśmy okazję oglądać w drużynowym finale świata w Lesznie. Drugi wyścig i Chris Holder, nie, jednak Emil Sajfudinow. Bardzo dobry start z tego trzeciego pola i on jest na czele, ale teraz Chris Holder próbował nabrać prędkości, dogonić Rosjanina. Znakomicie Sajfudinow. Holder drugi, na trzeciej pozycji Kiastas Poujuks, Łotysz, który był przed 2 tygodniami rezerwowym w Grand Prix Łotwy w Daugavpils. Przed rokiem startował udanie z powodzeniem, mając dziką kartę, no ale w tym sezonie znacznie słabiej spisujący się Łotysz z Łotwy, no ale to jest na pewno wielka nadzieja łotewskiego Speedwaya. Niemiec Kevin Wolbert, na co dzień jeżdżący w drużynie ZKŻ-u Kronopol Zielona Góra, zupełnie odstaje teraz od czołówki tego wyścigu. Niezagrożenie po 3 punkty mknie Emil Sajfudinow, a za jego plecami walka o drugą pozycję. Utrzymuje ją Chris Holder, ale próbuje tam znaleźć gdzieś optymalny tor jazdy, gdzieś tam tę najlepszą nawierzchnię do rozpędzenia motocykla Kiastas Poujuks, ale mimo tych wysiłków tylko 1 punkt Łotysza, ten bieg drugi wygrywa raczej spodziewanie Emil Sajfudinow. Dla niego 3 punkty, 2 punkty dla Chrisa Holdera, 1 dla Kiastasa Poujuksa, bez punktu Kevin Wolbert. No i Rosjanie tutaj rozpoczynają bardzo mocno te zawody o indywidualne mistrzostwo świata juniorów. Tak, bardzo ważne są pola startowe w pierwszej fazie zawodów. Wydaje się, że te wewnętrzne są bardzo korzystne, aczkolwiek teraz po prostu faworyci poradzili sobie równie dobrze z tych zewnętrznych, mniej korzystnych pól startowych. Emil Sajfudinow wystartował doskonale, a później
on, jak i jego motocykl jechali bardzo szybko, więc już od pierwszego wyścigu może troszkę się uspokoić. Wie, że jest dobrze przygotowany, wie, że przygotował i trafił z przystosowaniem swojego motocykla na ten tor bardzo dobrze, więc na pewno już troszkę w jego teamie sytuacja się uspokoiła. Chris Calder też jeden z faworytów, który tutaj w Ostrowie może liczyć na swoich kolegów starszych, bardziej doświadczonych w reprezentacji w parku maszyn. Pomagają mu i Ryan Sullivan, i Lee Adams. No jest to bardzo zgrane środowisko, bardzo blisko ze sobą. Wszyscy Australijczycy żyją tutaj w Europie, daleko od swoich domów rodzinnych, więc wspomagają się nawzajem jak tylko mogą i ci starsi właśnie w ten sposób starają się pomóc dużo młodszym kolegom. O tym będzie pewnie jeszcze okazja porozmawiać, jak to wygląda w naszej reprezentacji, bowiem na starcie nasz faworyt, obrońca tytułu indywidualnego mistrza świata juniorów sprzed roku, Karol Zombik w kasku niebieskim. Karol Zombik ma szansę przejść do historii, bo do 2002 roku był taki przepis w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów, że jeżeli ktoś zdobył złoty medal, w następnym roku, będąc jeszcze juniorem, nie miał prawa obrony tego tytułu, nie mógł już startować w gronie juniorów. Od chociażby taka sytuacja była z Jasonem Crumpem, który zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów w 1995 roku. Miał wtedy 20 lat, mógł startować jeszcze rok później, no ale przepisy zabraniały. Karol Zombik może wykorzystać tę sytuację i po raz pierwszy obronić tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów. Bieg trzeci, rywale Zombika to w kasku czerwonym Jurica Pawlicz, w kasku białym Lubosz Tomiczek i w kasku żółtym Louis Bridger. Bardzo dobrze Jurica Pawlicz. Pawlicz przy krawężniku, zamknięty Karol Zombik, ale teraz Karol Zombik atakuje bardzo mocno Pawlicza. Odbił się od niego, całe szczęście opanował motocykl. Wszystko to bardzo groźnie wyglądało i niebezpiecznie. Opanował motocykl i prowadzący Chorwat Pawlicz, i także Karol Zombik. Wszystko na całe szczęście skończyło się tylko na strachu. Na trzeciej pozycji Louis Bridger, Anglik, za jego plecami Lubosz Tomiczek. Mieliśmy okazję oglądać Lubosza Tomiczka w Grand Prix Czech w Pradze. Tam startował z dziką kartą. Walka o trzecią pozycję pomiędzy Bridgerem i Tomiczkiem, ale także Karol Zombik zbliża się do prowadzącego Jurica Pawlicza. Jurica Pawlicz za niespełna dwa tygodnie wystartuje w Grand Prix Słowenii, bo otrzymał dziką kartę od organizatorów. Walka do końca, Pawlicz czy Zombik, bardzo blisko siebie. Zombik przy krawężniku, ogromny doping kompletu publiczności w Ostrowie. No ale Pawlicz pokazuje, że on też tutaj może należeć do głównych aktorów. Jurica Pawlicz wygrywa bieg trzeci. Pokonuje Karola Zombika. Zombik 2 punkty, 1 punkt dla Louisa Bridgera, a bez punktu Lubosz Tomiczek. No Krzysztof, wyglądało to bardzo groźnie. Zaraz to zobaczymy pewnie na powtórkach. Tak, dokładnie. Jeszcze przed meczem z Karolem rozmawiałem i próbowałem mu przypominać, żeby pamiętał, że wyścig ma 4 okrążenia i żeby nie próbował rozstrzygać sytuacji na torze na pierwszym łuku. Tutaj chyba troszkę właśnie podrażniła go ta sytuacja po starcie, gdzie niespodziewanie znalazł się na drugiej pozycji i już na pierwszym łuku chciał jak najszybciej wyprzedzić Chorwata i o mały włos nie skończyłoby się upadkiem obu zawodników. Więc popełnił Karol mały błąd, to można było zauważyć na starcie. Jego przednie koło podniosło zbyt wysoko, ujął troszkę, wydaje się, gazu. Nie mógł tego motocykla opuścić z powrotem na ziemię, a wtedy zawodnik jest w stanie najszybciej rozwinąć prędkość swoim motocyklu. Kiedy koło jest uniesione troszkę za wysoko, kiedy zawodnik musi się starać właśnie opanować ten motocykl, to wtedy traci na prędkości. No i wykorzystał to doskonale Chorwat, który bronił się dzielnie i zdobył zasłużenie 3 punkty. No jak na razie najmłodsi zawodnicy wygrywają wyścigi, bo Emil Sajkudinow lat 18, Jurica Pawlicz tak naprawdę można powiedzieć, że do 18 to jeszcze sporo mu brakuje, bo urodził się 27 grudnia i dopiero wtedy będzie zawodnikiem pełnoletnim, a już pokazuje, że potrafi jeździć. Bieg czwarty, a więc będziemy już za chwilę wiedzieli, jak prezentuje się cała szesnastka uczestników finału indywidualnych mistrzostw
mistrzostw świata. Bieg czwarty to Paweł Chlip w kasku czerwonym. On po raz trzeci w finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów. W kasku niebieskim Szwed Tomas Jonasson. W kasku białym jego rodak Simon Gustafsson. I w kasku żółtym Filip Sitera, którego mieliśmy okazję oglądać nie tak dawno w finale mistrzostw Europy juniorów. Świetny start teraz Pawła Chlipa. Chlip rewelacyjnie na tym pierwszym łuku. Udany start i już na prowadzeniu reprezentant naszego kraju. Tomas Jonasson za nim. Walka o drugą pozycję. Mocno rozpędził się teraz przed Filip Sitera. Jonasson i Sitera bardzo blisko za Pawłem Chlipem. Chlip tuż przy krawężniku, ale tak jak Krzysztof mówił, tamtym przy krawężniku tworzą się takie dziury. Widać, że ta najazda na pewno nie jest płynna za plecami Polaka. Fantastyczna walka teraz o drugą, trzecią pozycję. Jak na razie z tego pojedynku Jonasson wychodzi zwycięsko, ale przy krawężniku świetnie atakuje go rodak Simon Gustafsson. Teraz Gustafsson troszeczkę odszedł od krawężnika. Próbuje to wykorzystać Filip Sitera, który znalazł się na ostatnim miejscu w tym wyścigu. Tasują się zawodnicy na tych dalszych pozycjach, a radość polskich kibiców, bowiem bieg czwarty wygrywa Paweł Chlip. Dla kogo drugie miejsce? Drugi Tomas Jonasson. Trzecie miejsce dla Simona Gustafssona. Bez punktu Czech Filip Sitera. Cieszy nas zwycięstwo Pawła Chlipa. Wspomniałem już o tym, po raz trzeci startuje w finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów. W 2005 roku w Wiener-Neustadt był czwarty przed rokiem w Terenzano, gdzie zwyciężył Karol Zombik. Paweł Chlip zajął miejsce siódme, a jest to aktualny indywidualny mistrz Polski juniorów. Możemy zwrócić uwagę w powtórkach na start Pawła Chlipa, który wydaje się właśnie jest przeciwieństwem startu Karola Zombika. W tej chwili już Paweł wchodzi w łuk, ale wcześniej, gdybyśmy mogli zobaczyć, to Paweł właśnie bardzo mocno położył swoje ciało na przednią, na kierownicę, taka, żeby dociążyć właśnie to przednie koło, i praktycznie do 30 metra nie wykonał żadnego ruchu, miał daleko głowę przed kierownicą i przez to, nie ujmując gazu, mógł dużo szybciej wjechać w łuk niż właśnie w poprzednim wyścigu Karol Zombik, który tak jakby tej przedniej części motocykla nieodpowiednio być może przypilnował. Krzysztof, za chwileczkę jeszcze będziemy mieli okazję na ten temat porozmawiać. Chciałem Ci zadać jedno pytanie, ale my przenosimy się do parkingu z Karolem Zombikiem, który zajął drugie miejsce w biegu trzecim. Rozmawia Sylwia Dekiert. Karol, mało brakowało, a dzisiaj byłbyś bardzo zmęczony, bo był taki plan, żebyś wystartował w Grand Prix w Bydgoszczy. Nie chciałem startować w Grand Prix w Bydgoszczy. Śmiało już o tym twierdziłem po Grand Prix we Wrocławiu, że wolę przygotować się na dzisiejszy finał. I chciałem tu spędzić co najmniej 4 dni. Na szczęście udało mi się to zrobić. I słowa podziękowania kieruję w stronę pana Marka Cieślaka, który interweniował w tej sytuacji. I właśnie dzięki niemu mogłem tutaj zostać. Dziękuję bardzo. Przenosimy się do studia. Drodzy Państwo, Karol Zombik, można odnieść wrażenie już nieco wyluzowany, bo chyba wspólnie zauważyliśmy, że mocno przeżywał ten pierwszy start, odjeżdżał od taśmy startowej, a później za wszelką cenę na pierwszym łuku chciał rozstrzygnąć bieg na swoją korzyść. Nerwy. Tak, ja myślę, że Karol był bardzo spięty, ale tutaj wszyscy, cała szesnastka jest bardzo spięta. Myślę, że następny wyścig w wykonaniu Karola będzie znacznie lepszy, ale nie możemy tu zapomnieć o Rosjanach. No i Paweł Chlip zrobił po prostu to, czego wszyscy tutaj oczekiwali. Na stadionie pojechał doskonale. No, profesjonalnie bardzo wystartował, bardzo dobrze, Krzysiek zresztą wspominał, ułożony bardzo, bardzo dobrze na motocyklu, no a Karol za szybko chciał wywalczyć. Ja myślę, że gdyby sobie odczekał chwilę, to na pewno byłoby znacznie lepiej. Ale jak myślisz, teraz te nerwy po tym pierwszym starcie, tak z perspektywy czasu, już puściły? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że teraz Karol po tym pierwszym biegu, ta adrenalina troszeczkę opadła, on pojedzie no, dużo bardziej profesjonalnie jak w tej chwili. Wspomniałeś na początku o torze, to tor, który umożliwia walkę, co pokazał choćby czwarty wyścig, wszyscy się tasowali. No tak, ja uważam, że w tej chwili zaczną się tutaj piękne zawody, już nam Gustafsson pokazał, że można jechać, można wyprzedzać, zaczynają się robić dziury i na tym torze faktycznie będzie można powalczyć, mam nadzieję, że obejrzymy doskonałe widowisko. Wspomniałeś już o postawie Polaków, jak oceniasz, mówiliśmy o tym stresie, to jest jednodniowy turniej,
jesteś zwolennikiem takich turniejów, czy jednak tego, co wprowadzono u seniorów, a więc cyklu Grand Prix, który wyłania mistrza świata? Ja myślę, że cykl Grand Prix byłby znacznie lepszy, tylko że juniorzy, jak sądzę, nie mają takich pieniążków, żeby startować, a to się oczywiście z tym wiąże. Taka impreza jest bardzo, bardzo droga, ale faktycznie gdyby wybrać cykl Grand Prix dla juniorów, okazałoby się, że najlepszy faktycznie by to wygrał, a nie tylko chłopak, który jednego dnia ma najwyższą formę. Jesteśmy po pierwszej serii startów. Rosjanie, mówiłeś. A więc Emil Sajfudinow, a także w pierwszym wyścigu Daniil Ivanow spisali się świetnie. Nasi komentatorzy mówili, że to mogą być te niespodzianki. Zawodnicy, którzy tutaj mogą namieszać w klasyfikacji generalnej. Patrząc na postawę w tych pierwszych wyścigach, zgadzasz się z taką teorią? Tak, zgodzę się. Oni są bardzo szybcy. Naprawdę motocykle doskonale dopasowane. Zresztą widać, że bardzo ładnie, równo jadą, nie uciekają im tylne koła. Także no, dopasowani zębatkami, dyszami na maksa i naprawdę są bardzo szybcy. Juricia Pawlicz, ten zawodnik startuje na co dzień w Unii Leszno. Potrafił w meczach ligowych w Ekstralidze zdobywać po kilka punktów, a więc być ważnym zawodnikiem w zespole. On może się tutaj dzisiaj liczyć? Ja myślę, że tak. Pokazał, że bardzo dobrze jedzie. Również jest szybki, doskonale wystartował, chociaż o ile się nie mylę, miał pierwsze pole, tak, które w tej fazie zawodów, pierwsze, drugie pole to jest najlepsze, co można zyskać. Oczywiście w dalszej fazie zawodów te pola będą zewnętrzne, dużo lepsze, kiedy będzie się odsypywało, ale na tą chwilę są to najlepsze pola. Chris Holder, zawodnik Atlasa Wrocław na co dzień. Bardzo dobrze wkomponował się w polską ligę. Trener Atlasa, jednocześnie coach kadry Marek Cieślak stawia na niego, mając do dyspozycji jeszcze Filipa Sitere, Nikolaja Klinta. Mówi, że Holder jest najlepszy. Holder dzisiaj na podium Mistrzostw Świata, twoim zdaniem? Bardzo dobrze wystartował. Z czwartego pola jechał. Oczywiście dojazd miał bardzo dobry. Ja myślę, że tutaj jest cała szesnastka, która może się liczyć. Chociaż pewnie wszyscy sobie życzymy, żeby to jednak nasi rodacy stanęli na najwyższym podium, a może dalej cała reszta. Wspominaliśmy na początku naszej transmisji, że jesteś czwartym juniorem świata. Wspominaliśmy również, że walczyłeś z nikim innym, a z Rune Holtą. No cóż, można powiedzieć, że ta kariera nie do końca twoja potoczyła się przez kontuzję, myślę przede wszystkim, tak jakbyś sobie tego życzył, no bo Rune Holta w kwiecie wieku teraz. No tak, Rune Holta jedzie doskonale, a o mnie to może lepiej nie wspomina. Dzisiaj jest za piękna impreza, żeby mówić o mojej karierze. Piotr Baron, na razie tyle. Dzięki. My wracamy do komentatorów za chwilę. Kolejne wyścigi Mistrzostw Świata Juniorów w Ostrowie. Wspomnieli nasi goście w studiu o tym, że decydują pola startowe. Czy to może się zmieniać, Krzysztof, w czasie zawodów? Czy te pierwsze pola, spoglądam na wyniki, dwa zwycięstwa z pola pierwszego, jedno zwycięstwo z pola drugiego, czy z czasem ten tor może się troszeczkę zmieniać, jeśli chodzi o pola startowe, o dojazd do pierwszego łuku? Myślę, że same pola startowe nie będą się zmieniać w jakimś znacznym stopniu. Mogą być o tyle korzystniejsze zewnętrzne w późniejszej fazie zawodów, jeżeli nawierzchnia na pierwszym łuku będzie na tyle odsypana na zewnątrz, że tym zawodnikom z czwartego pola będzie po prostu łatwiej i szybciej dostać się na tą najbardziej korzystną linię toru jazdy. Zobaczymy, ale tak jak zawodnicy, którzy tu jeżdżą na co dzień, mówią, po wewnętrznej części toru tworzą się kolejny, które też pozwalają bardzo szybko jechać, więc ten tor może tak naprawdę nie zmieniać się w dużym stopniu. Przekonamy się o tym już w biegu piątym. W nim, jak Państwo widzieli, w kasku czerwonym Filip Sitera. Pierwszy wyścig bez punktu. W kasku niebieskim Morten Risager. Dwa punkty w pierwszym swoim starcie. W kasku białym Kjastas Połczuks. Jeden punkt dotąd. I w kasku żółtym Lubosz Tomiczek. Jak na razie bez punktu, a więc ci zawodnicy tutaj walczą o przedłużenie swych szans ewentualnie na wysoką pozycję, być może na medal w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Bieg numer 5. Filip Sitera, Risager, Połczuks i Tomiczek. Kto najlepiej? Najlepiej Risager. Risager świetnie wystartował przy krawężniku. Sitera tuż za nim. Trzeci jedzie Połczuks. A zamyka stawkę Lubosz Tomiczek. Teraz Tomiczek rozpędza swój motocykl, próbuje atakować Łotysza. Jednak Czech nadal na ostatniej pozycji, a na czele Morten Risager. On pierwszy wyścig przegrał z Danilem Ivanowem. Teraz jedzie po zwycięstwo w tym wyścigu piątym. Na drugiej pozycji Filip Sitera. Jak blisko
Czyli jak daleko jest Paul Jukes? Paul Jukes tuż za Siterą. No i wydaje się, że tutaj już niewiele się zmieni. Zawodnicy kończą trzecie okrążenie. Morten Riesegger też ma spore wsparcie w swoim parku maszyn. Przyjechał prosto z Bydgoszczy po wczorajszym Grand Prix Polski. Tak wspaniałym w wykonaniu naszych żużlowców menedżer reprezentacji Danii Jan Stechman i Morten Riesegger kończy zwycięsko bieg piąty. Będzie miał 5 punktów. To już dobra pozycja wyjściowa. 2 punkty dla Filipa Sitery, 1 punkt dla Kiastasa Połdżuksa, bez punktu Lubosz Tomiczek i wydaje się, że Łotysz i Tomiczek są już bez szans na to, by zająć tutaj wysoką pozycję w końcowej klasyfikacji. Bardzo dobrze po raz kolejny wystartował Morten Riesegger. Tyle, że w przeciwieństwie do pierwszego swojego wyścigu tym razem nie popełnił błędu, nie dał się wyprzedzić, wręcz przeciwnie, powiększał swoją przewagę i powoli wyrasta nam taki zawodnik, który wychodzi zza pleców tych głównych faworytów. Myślę, że niewiele osób stawiało na tego zawodnika, a po dwóch wyścigach ma 5 punktów. W pierwszym wyścigu pokazał się również z bardzo dobrej strony. A myślę, że jeżeli chodzi o pomoc parku maszyn, na jeszcze większą niż pomoc Jana Stechmana, menadżera reprezentacji Danii, może liczyć Riesegger na pomoc ze strony znakomitego tunera silników, czyli Briana Andersena, który przygotowuje przecież co najmniej dla kilku zawodników, którzy przygotowuje silniki co najmniej dla kilku zawodników, którzy startują w Grand Prix, więc i pomaga na co dzień Chrisowi Harrisowi podczas Grand Prix. Dokładnie, więc to jest ta chyba największa pomoc, z której dzisiaj może korzystać Morten Riesegger. Są to jeszcze nie aż tak bardzo doświadczeni zawodnicy, więc taka pomoc w przygotowaniu silników, w dopasowaniu ich na dzisiejszy tor jest na pewno nieoceniona. Będzie jeszcze okazja pewnie opowiedzieć o tych, którzy pomagają tym młodym żużlowcom, bo jest ich jeszcze bez liku. Będziemy wymieniać te nazwiska. Bieg szósty przed nami, niezwykle ciekawie się zapowiadający, bowiem w kasku czerwonym na Państwa ekranach Tomas Jonasson. On w swoim pierwszym wyścigu przyjechał drugi, ale obok niego, po swojej prawej ręce, będzie miał Jurice Pawlicia, który wygrał pierwszy swój wyścig w kasku białym. Daniła Iwanowa, który także jako pierwszy minął linię mety i z pola czwartego startuje Emil Sajfudinow, który także w pierwszej serii zapisał na swoim koncie 3 punkty. A więc zwycięzca tego wyścigu może być w komfortowej sytuacji po dwóch seriach startu. Jonasson, Pawlicz, Iwanow, Sajfudinow. Świetnie! Sajfudinow zamyka całą stawkę rywali, wypchnięty Jurica Pawlicz na ostatnią pozycję. Za plecami Sajfudinowa jedzie Tomas Jonasson, na trzecim miejscu Daniel Iwanow, na ostatnim Jurica Pawlicz. Wydawało się, że Pawlicz świetnie wystartował, ale przy krawężniku został przyblokowany przez Tomasa Jonassona, wypchnięty gdzieś szeroko, stracił rytm jazdy, spadł na ostatnią pozycję, a Emil Sajfudinow, ten 18-latek startujący na co dzień w bydgoskiej Polonii, jest naprawdę świetnie przygotowany do dzisiejszych zawodów. Ten start był kapitalny, świetnie wyszedł spod taśmy, nie dał szans rywalom. Spoglądam na tych zawodników, którzy startowali z pola czwartego. Nikomu nie udało się wygrać. Jako pierwszy tej sztuki dokona Emil Sajfudinow, ale za jego plecami walka o drugą pozycję pomiędzy Jonassonem i Daniłem Iwanowem. Jednak Szwed przywiezie 2 punkty. Zwycięża Emil Sajfudinow. 2 punkty w tym wyścigu dla Tomasa Jonassona, 1 punkt dla Daniła Iwanowa, bez punktu Jurica Pawlicz. No i będziemy mieli na pewno w gronie tych, którzy prowadzą, być może samotnym liderem, być może dołączy do niego Paweł Chlip, na pewno Emila Sajfudinowa. Na pewno niełatwą sztuką jest wygrać z czwartego pola w tej chwili tak start, jak to właśnie zrobił przed chwilą Emil Sajfudinow, więc tym bardziej trzeba ten jego start i ten cały wyścig docenić, zwłaszcza, że miał trudnych przeciwników, którzy w poprzednich swoich wyścigach
kiedy startowali, pokazali się z bardzo dobrej strony. Emil był o tyle niekorzystnej sytuacji, że właśnie startował z tego czwartego pola, ale ten start naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie, więc potwierdził w tym wyścigu Saifuddinu, że dzisiaj na pewno będzie walczył o czołowe lokaty. No, wydaje się, że on tutaj zgłasza aspiracje do tego, by zostać indywidualnym mistrzem świata juniorów. To jest naprawdę odkrycie już poprzedniego sezonu, bo już w poprzednim sezonie pojawił się w Bydgoszczy. Jak już wspominałem, troszeczkę wstrzymała jego rozwój kontuzja na samym początku sezonu w jednym z meczów towarzyskich, uraz kręgosłupa. Długo leczył się Emil Sajfudinow, no ale powraca do wysokiej formy i to, że będzie w przyszłości, jak niektórzy mu wróżą, wspaniałym żużlowcem. Niektórzy mówią, że nawet na miarę Tony'ego Richardsona, a to z różnych powodów, o których pewnie jeszcze powiemy, na pewno to potwierdza tutaj w tych pierwszych wyścigach Ostrowa. Co do przyszłości, to pewnie zobaczymy, ale w tej chwili Emil, trzeba dodać, dopiero 18-letni zawodnik, więc tym bardziej trzeba doceniać jego umiejętności, pokazuje się z bardzo dobrej strony. Przed nami bieg siódmy, w którym dojdzie do pojedynku dwóch naszych reprezentantów. W kasku czerwonym, to już Państwo widzieli, Karol Zombik, w pierwszym starcie 2 punkty. W kasku niebieskim Paweł Chlip, on w przypadku zwycięstwa dołączy do Emila Sajfudinowa i będzie współliderem. W kasku białym Kevin Wolbert, Niemcy, i w kasku żółtym Ricky Kling, który dotąd zdobył 1 punkt. Świetnie wystartowali Polacy, oni powinni decydować o losach tego wyścigu. Gdzieś tam w jakąś dziurę wpadł Karol Zombik, ale utrzymał motocykl, opanował wszystko, jest na czele, za jego plecami Paweł Chlip, ale zaatakowany teraz przez Kevina Wolberta. Wolbert przez moment na drugiej pozycji, teraz ścina do krawężnika, takie nożyce w wykonaniu Niemca, no i w opałach jest teraz Paweł Chlip. Chlip na drugiej pozycji, utrzymuje to drugie miejsce nasz reprezentant. Teraz Kevin Wolbert zaaferowany w tę pogoń i walkę o drugie miejsce z Pawłem Chlibem, traci trzecią pozycję, wyprzedza go Ricky Kling. Szwed wykorzystał ten moment, gdy na chwilę zwątpił w tę akcję, by wyprzedzić Pawła Chliba. Odparty ten atak przez Polaka i Kling wyszedł na trzecią pozycję, a na czele mknie Karol Zombik. Polacy wyszli najlepiej ze startu, no i później na dystansie pomknął do przodu po zwycięstwo Karol Zombik. No, przez 2 okrążenia odpierał ataki Kevina Wolberta Paweł Chlip, ale mamy podwójny sukces, a więc maksimum, co Polacy w tym wyścigu mogli osiągnąć. 1 punkt dla Rickiego Klinga, bez punktu po raz drugi już dziś w tych zawodach Kevin Wolbert. Skupiałem się w poprzednich wyścigach i Pawła, i Karola na ich startach. Teraz właśnie Karol, wydaje się, wyciągnął wnioski z pierwszego startu. Nie wykonywał żadnych ruchów na motocyklu po starcie, tak ażeby właśnie skupił się na tym, ażeby przypilnować to przednie koło i bardzo dobrze wystartował. Paweł właśnie popełnił podobny błąd, jaki popełnił w pierwszym wyścigu Karol Zombik, i przez to, wydaje się, stracił kilka metrów do Karola zaraz po starcie. Być może to może być przyczyną tego może być również słabszy motocykl, ponieważ kiedy motocykl ma mniejszą moc, dochodzi do tego, że to przednie koło łatwiej podbija się do góry, dosyć płynnie, ale jednak troszkę za wysoko i wtedy zawodnicy mają kłopoty. Karol, wydaje się, wyciągnął wnioski z pierwszego biegu, jechał w tym wyścigu już bardzo płynnie, swobodnie. Widać jakiś chyba po zachowaniu Pawła Chliba po zakończonym wyścigu, wydaje się, że doskwiera mu ból barku, który przecież, zdaje się, tydzień temu tutaj ucierpiał na tym torze, więc widać, że jak najszybciej zmierza po wyścigu do parku maszyn, ażeby ewentualnie prawdopodobnie poddać się jakimś zabiegom i przygotować się do następnego biegu. Nie jest łatwo pewnie z kontuzją dzisiaj startować na torze, który ma kilka dziur nierówności, więc tym bardziej, wydaje się, musimy doceniać to, że tak dobrze do tej pory startuje. Dodajmy, że po tym upadku tutaj na torze w Ostrowie w pierwszym, bo to był pierwszy mecz finału pierwszej ligi pomiędzy Interem
Lazur Ostrów Wielkopolski, a Gorzowską Stalą. Później w czwartek nie uczestniczył Paweł Klip tutaj w treningu oficjalnym naszej reprezentacji, ale o tym i do tego tematu jeszcze wrócimy pewnie w rozmowie także z Pawłem Klipem. Przed nami bieg ósmy, kończący drugą serię startów. Edward Kenneth, Wielka Brytania, w pierwszym starcie bez punktu. Chris Holder, tutaj przez wielu stawiany w gronie faworytów, nawet przez naszych reprezentantów. Karol w jednym z wywiadów powiedział, że to jest jeden z najgroźniejszych, o ile nie najgroźniejszy konkurent do mistrzowskiego tytułu. Holder w pierwszym starcie 2 punkty, stawkę uzupełniają Louis Bridger, Wielka Brytania dotąd 1 punkt i Simon Gustafsson, Szwecja, syn Henki Gustafssona, który w pierwszym starcie walczył, skończyło się na 1 punkcie. 8 wyścigania Kenneth Holder, Bridger i Gustafsson. Świetnie, Chris Holder. Holder ze startu fantastycznie. No i proszę zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy nim a pozostałymi zawodnikami. Walka o drugą pozycję pomiędzy Gustafssonem a jadącym w kasku czerwonym Edwardem Kennethem. Nie liczy się, przepraszam, Gustafsson na ostatnim miejscu, a Louis Bridger tam walczył o tą drugą pozycję i on jest na drugim miejscu. Prowadzi Chris Holder, a więc jak na razie faworyci tutaj nie zawodzą, bowiem Polacy dwa i po poprzednim wyścigu mają po 5 punktów, 6 punktów. Będzie miał po 2 seriach startów Emil Sajfudinow, a także 5 będzie miał właśnie Chris Holder, który prowadzi w tym 8 wyścigu. Wszystko rozstrzygnęło się na pierwszym łuku, no i na pierwszym okrążeniu, kiedy stoczyli walkę o drugą pozycję Bridger i Edward Kenneth. Nie liczy się w tym wyścigu Simon Gustafsson, najmłodszy z uczestników dzisiejszego finału, ledwie 17-letni Szwed. 3 punkty w tym wyścigu Chris Holder, 2 punkty dla Louisa Bridgera, 1 punkt dla Edwarda Kennetha, bez punktu Simon Gustafsson. Chris Holder miał bardzo dużą przewagę i przez chwilę nawet zacząłem myśleć, że może Lee Adams, który pomaga mu w parkingu, przebrał się w kombinezon Holdera i w kask i jechał tak doskonale w tym biegu. Fantastyczny start, fantastycznie rozegrany pierwszy łuk. Dokładnie. Jest to jeden z faworytów, zawodnik już doświadczony, który startował na niejednym torze. Również w pierwszym biegu widać było taką nierówną jego jazdę. Być może właśnie było związane to z tym, że wielu jednak stawiało na niego w dniu dzisiejszym. Ta cała otoczka, to, że tak doskonali koledzy pomagają mu w parku maszyn, liczą na jego dobry wynik. Na pewno tak młodego zawodnika potrafi w pewien sposób zaprymować, wprowadzić taki stan napięcia, że nie jest im łatwo sobie z tym stresem poradzić przed pierwszym startem, ale zawsze, kiedy wyjeżdża się na tor, kiedy się przejedzie kilka okrążeń, to zawodnicy na pewno czują się już dużo lepiej, rozluźniają się i tak naprawdę zapominają już, o co tutaj dzisiaj walczą. No ale wielu zawodników już jest blisko tego decydującego momentu, kiedy już będą czuli zapach tego sukcesu tutaj w Ostrowie. Jesteśmy po 2 seriach startów, po 8 wyścigach. Niepokonany jest tylko jeden zawodnik, Emil Sajfudinow. On w 2 startach ma 6 punktów. Za jego plecami 4 zawodników z dorobkiem 5 punktów, a więc zwycięzca 8 wyścigu Chris Holder ma 5 punktów. 2 Polaków, Karol Zombik, Paweł Klip, także po 5 punktów. No i dość niespodziewanie, aczkolwiek jak najbardziej zasłużenie, Duńczyk Morten Risager, także 5 punktów. Po 4 punkty mają Tomas Jonasson ze Szwecji i Daniel Iwanow. Wydaje mi się, że ta 7 zawodników, z tej 7 będzie mieli 3 medalistów dziś na ostrowskim torze. My przenosimy się do parku maszyn, tam z Pawłem Chlibem rozmawia Sylwia Dekiert. Proszę Państwa, ja zostałam Pawła Chliba w swoim boksie, który zwijał się dosłownie z bólu. Paweł, tak bardzo dokucza ci ten bark? No dokucza, jak zresztą sama widziałaś. No nic, trzeba jechać. Nie ma co patrzeć na ból, trzeba po prostu wygrywać biegi. Słuchaj, ja miałam takie wrażenie, jeśli się mylę, to mnie popraw, że z Karolem Zombikiem walczycie nie tylko o Mistrzostwo Świata, ale też ze sobą. No, wiadomo, no zawsze rywalizacja jest między zawodnikami, także... Ale mam nadzieję, że to jest zdrowa rywalizacja. No, dokładnie zdrowa. Pasuje ci ten tor? No, 2 zakręty w lewo, 2 proste, no co ma nie pasować.
Dobrze, to życzę Ci, żebyś uporał się z tym bólem jak najszybciej. Dziękuję bardzo. No cóż, nie ma filozofii. Ważne, żeby jechać szybko, bezpiecznie i mijać wszystkich rywali. Paweł Chlip, słabszy od Karola Ząbika, słabszy i to można powiedzieć zdecydowanie. Ząbikowi nerwy puściły. 5 punktów na koncie tego zawodnika. No tak, Karol bardzo dobrze wyszedł ze startu i to mu pomogło, żeby wyjść na prowadzenie i odjechać Pawłowi, chociaż Paweł bardzo dobrze przyjechał na drugiej pozycji. Czyli mają tą samą ilość punktów i to chyba jest najważniejsze. Ale w tych dwóch pierwszych startach Pawła Chliba zauważyłem, że on napędza się przez poszczególne okrążenia. Na pierwszych dwóch musi walczyć, a później ucieka. Skąd taki przebieg czterech okrążeń w jego wykonaniu? Jak myślisz? Paweł bardzo dobrze jeździ technicznie. On głęboko wpuszcza się w łuk i ja myślę, że stąd po prostu się rozpędza. Z kółka na kółko coraz lepiej jedzie. Przede wszystkim jeździ bardzo płynnie na takich torach, a to jest zaletą, żeby zdobywać punkty. Z tych zawodników, którzy w pierwszej serii wygrywali, zawiódł Pawlicz. Jeden błąd wystarczył, żeby spadł na czwarte miejsce i nie odzyskał nawet punktu. Z kolei Emil Sajfudinow, 18 lat, Polonia Bydgoszcz na co dzień, jeśli chodzi o polską ligę, rewelacja. Tak, jeździł bardzo dobrze w ubiegłym roku. W tym sezonie no, jedzie doskonale, tak jak tutaj widać, 6 punktów. W dwóch startach to moim zdaniem bardzo dobry dorobek. Zobaczymy, w biegu 9 jedzie z Karolem Ząbikiem. Miejmy nadzieję, że go Karol pokona. Skoro mówimy o faworytach, nasi komentatorzy wspomnieli, że być może 7 zawodników będzie się liczyć w walce o 3 miejsca na podium. Na pewno Chris Holder. 2 i 3 punkty w dwóch biegach. Mówiliśmy o nim w poprzedniej przerwie między wyścigami, że to jest utalentowany zawodnik. Kangur, któremu w Atlasie na co dzień pomaga Jason Crump, zawodnik, który rozwija się z meczu na mecz. No tak, i widać, że jedzie bardzo dobrze. No i nie można powiedzieć, że nie jest faworytem, skoro ma 5 punktów w dwóch startach. Czyli tyle co nasi rodacy, a widać było, że jedzie bardzo dobrze, bardzo płynnie i ten tor nie jest dla niego żadną przeszkodą. No i myślę, że powinniśmy zwrócić jeszcze uwagę na Mortena Rizagera. Ten zawodnik również ma 5 punktów. Trzecie miejsce w półfinale, przepraszam, w ćwierćfinale, pierwsze miejsce w półfinale, jeśli chodzi o drogę do Ostrowa tego zawodnika, odpowiednio 13 i 12 punktów, a więc to nie jest przypadek, że ten zawodnik wśród juniorów punktuje mocno i liczy się w stawce. Oczywiście, jedzie doskonale, ale tutaj nie ma przypadków. Ta cała trzynastka naprawdę sobie zasłużyła na to, żeby tutaj jeździć i oni naprawdę w tej chwili już nam pokazują bardzo dobry speedway. Ja myślę, że z okrążenia na okrążenie będziemy widzieli jeszcze lepszą walkę. Wróćmy do naszych rodaków, bo oni tutaj powodują, że stadion żyje. Paweł Chlip, mówiliśmy na początku transmisji, zmienił klub, była Ekstraliga Unia Tarnów, teraz pierwszoligowa Stal Gorzów. Jak czytałem w jednym z wywiadów, powiedział, że mama go namawiała, no i dla gorzowskich kibiców zdecydował się wrócić do Gorzowa. Jak oceniasz takie przejście z ekstraligowego klubu do pierwszoligowego, jednak do niższej klasy, mimo że Gorzów bije się o Ekstraligę? No tak, ale pokazuje nam tutaj Paweł, że niczym nie odbiega od światowej czołówki, tym, że jeździ po prostu ligę niżej. Czasami jest zawodnikowi potrzeba jeden sezon przejeździć w niższej lidze, żeby się odbić, żeby znowu startować w jak najlepszych klubach. Ale Paweł Chlip w Unii Tarnów wcale słabo nie jeździł. Oczywiście, to jest doskonały junior, a jak widać pokazuje, że jest wielkim talentem i naprawdę miło patrzeć na takich zawodników, bo oni jeżdżą widowiskowo, doskonale technicznie. Mi się to bardzo podoba. Skoro o Polakach, Karol Ząbik, on może liczyć na, można powiedzieć, rodzicielską pomoc w parkingu, to ważne? Tak, ja myślę, że Jan Ząbik naprawdę wiele pomoże. On układał go w zasadzie od dziecka, on wie najlepiej, co mu jest potrzeba, ale wiem, że przy Karolu cały sztab ludzi się kręci, którzy naprawdę mu pomagają, jedni potęgują tą jego taką złość sportową, natomiast inni po prostu pomagają mu jako sponsorzy. Oby mieli okazję do radości po zawodach, tak jak wczoraj Zenon Kasprzak z Krzysztofem Kasprzakiem. A teraz oddajemy już głos naszym komentatorom. Wspomniany przez Piotra Barona bieg 9, Emil Sajfudinow w kasku czerwonym. 2 starty, 2 zwycięstwa, 6 punktów. W kasku niebieskim pojedzie Simon Gustafsson. 1 punkt tylko. Ale pozostali dwaj zawodnicy to ci, którzy mają po 5 punktów. W kasku białym Morten Rizager, Dania, 5 punktów, jak już wspomniałem. I w kasku żółtym Karol Ząbik. Przypomnę, indywidualny mistrz świata juniorów, który tutaj w Ostrowie broni tytułu najlepszego zawodnika do lat 21 na świecie. Jakie twoje typy na ten wyścig? Wypadałoby, żeby Karol
wziął przykład z poprzedniego wyścigu Sajfudinowa, który tak doskonale wystartował z czwartego kola startowego. Nie ma łatwego zadania, ale nie jest to zadanie niewykonalne, więc o tyle jest ciężko, że stoi po lewej stronie mocny Trisager, ale miejmy nadzieję, że to czwarte pole Karolowi pomoże. Za chwilę Mick Bates zwolni taśmę, popatrzmy, Sajfudinow, Gustafsson, Trisager, Zombik, świetnie Sajfudinow, świetnie także Zombik, ale Zombik, czy jest w stanie rozpędzić się na tyle, by po zewnętrznej wyprzedzić Sajfudinowa? Jednak nie, Rosjanin już uciekł Polakowi, Zombik na drugim miejscu, ta dwójka zawodników już sporą przewagą nad pozostałą. Trzeci jedzie Trisager, czwarty Simon Gustafsson, no i Emil Sajfudinow jedzie po trzecie zwycięstwo. Sporą stratę ma Karol Zombik. Nie wiem, czy jest w stanie zbliżyć się choć trochę do Emila Sajfudinowa. On świetnie naprawdę wystartował, wykorzystał to pierwsze pole. Dobrze też wystartował Karol Zombik, ale wydaje mi się, że na dystansie ten motocykl Rosjanina jest znacznie szybszy od motocykla naszego mistrza świata juniorów, bowiem ten dystans się nie zmniejsza. Robi co może Karol Zombik, by zmniejszyć różnicę dzielącą go od Emila Sajfudinowa, ale ten na prostej, jakby z okrążenia na okrążenie, tylko powiększał tę przewagę o kolejne kilka metrów. No i Emil Sajfudinow pozostaje niepokonany na ostrowskim torze. Zwycięża w biegu dziewiątym, zdobywa 3 punkty i ma ich już 9. Druga porażka Karola Zombika to jeszcze oczywiście nie przekreśla szans na obronę tytułu. 7 punktów po 3 seriach startów. Na trzecim miejscu Morten Trisager, bez punktów w tym wyścigu Simon Gustafsson. Start Karola Zombika bardzo dobry, no ale pierwsze pole startowe wykorzystał Emil Sajfudinow. Start Karola bardzo dobry, Trisager nie był wielkim problemem, jak się okazało, ale niestety Sajfudinow, który wydaje się do tej pory po prostu być nieosiągalnym. Karol nie miał ani chwili, ani momentu, ażeby spróbować mu w jakikolwiek sposób zagrozić. Jechał poprawnie, nie popełniał wielkich błędów, więc Sajfudinow po prostu jak na razie jedzie o klasę wyżej. Czy jest któryś z zawodników, kto jest w stanie zagrozić Rosjaninowi? No na razie, tak jak powiedziałeś, jest klasą dla samego siebie. Wygrywa z ogromną przewagą kolejne wyścigi. No i on może zdobyć tutaj komplet punktów. Oczywiście, że może, ale równie dobrze za chwilę w kolejnym jego wyścigu sytuacja się odwrócić. Pamiętajmy, że to jest walka na motocyklach, które zawodzą czasami, zawodnicy popełniają błędy. Jeżeli Sajfudinow oczywiście nie straci tej koncentracji, to będzie ciężko mu wyrwać jakikolwiek punkt w dniu dzisiejszym, ale wyścig składa się z wielu elementów, bardzo drobnych i to wszystko dopiero jak razem gra ze sobą w danym momencie przez te kilkadziesiąt sekund, to wtedy mamy taki wynik, jak właśnie widzimy w wykonaniu Sajfudinowa. Karol Zombik ma 2 punkty straty, bo będzie miał po 3 seriach startów. 2 punkty straty do Sajfudinowa. 1 w przypadku zwycięstwa w biegu 10 będzie miał Paweł Chlip. Paweł Chlip w kasku białym w biegu 10. Jego rywale to w kasku czerwonym Louis Bridger, dotąd 3 punkty, w kasku niebieskim Piasta Spolczuk, dotąd 2 punkty i w kasku żółtym Daniel Iwanow, dotąd 4 punkty. Dobry start teraz Pawła Chliba. Paweł Chlip ucieka rywalom, próbował tam wypchnąć go Louis Bridger, ale teraz przy krawężniku przedziera się Kiasta Spolczuks. On wyszedł na moment na czoło stawki, ale teraz fantastyczny kontratak Pawła Chliba i Chlip już znów jest pierwszy. Cierpi z bólu, ten obolały obojczyk cały czas doskwiera, ale jak na razie w tym wyścigu jest klasą dla siebie Paweł Chlip. Za jego plecami walka o drugą, trzecią pozycję. Drugi w tej chwili Bridger. Bridger zbliża się coraz częściej do Pawła Chliba. Chlip obejrzał się, z której strony próbuje atakować Anglik. Anglik jest bardzo szybki, ma dobrze spasowany motocykl. Ostatnie okrążenie. Na drugiej pozycji cały czas Louis Bridger. Bridger bardzo blisko Chliba, próbuje teraz przy krawężniku, ale odpiera ten atak. Paweł Chlip teraz będzie wypychał Polaka Anglik, ale stracił rytm jazdy. Gdzieś tam na moment wpadł w jakąś kolejinę. Walka do końca, jeszcze to wszystko próbował wykorzystać Daniel Iwanow, ale na całe szczęście skończyło się
radośnie, skończyło się zwycięsko dla Pawła Chliba. 3 punkty Polaka, 2 punkty Luis Bridger, 1 punkt Daniil Iwanow, bez punktu Łotysz Piastas Połczuks. Mówiliśmy o tych nierównościach na torze, o tych koleinach i one odgrywają tutaj teraz, jak się wydaje, dużą rolę. Na pierwszym łuku właśnie Paweł, wygrywając start, pojechał troszkę szerzej, a startujący z pola drugiego to był Połczuks prawdopodobnie, prawda? Wykorzystał, tak. Wykorzystał ten element na torze, te nierówności i wyprzedził Pawła bardzo efektownie. Na następnym łuku Paweł się zrewanżował, a później ten Luis Bridger, który atakował bardzo ostro i tak troszkę z niepewnością patrzyłem na te jego ataki, które były przy bardzo dużej szybkości, wjeżdżał w łuk, w poszczególne łuki. Tu widać to doskonale, w dosyć sposób niebezpieczny i ponieważ te koleiny, które są na torze i wjeżdżając w nie z taką dużą prędkością, kiedy przeciwnik jedzie tuż przed zawodnikiem, to te nierówności powodują to, że każdy kolejny metr, każdy ruch może spowodować to, że za chwilę atakujący może się znaleźć na tym, który jedzie z przodu, więc te ataki były dosyć ostre, dosyć niebezpieczne. Ale całe szczęście Bridger umiał poprawnie i bezpiecznie przejechać przez te koleiny, ponieważ już przez chwilę myślałem, że może to Pawłowi zagrozić w płynnej jeździe. Nic się nie stało, nie było jakiegoś starcia pomiędzy Polakiem a Anglikiem. Przed nami bieg 11. Chris Holder, kask czerwony, 5 punktów po dwóch seriach startów. Kask niebieski Lubosz Topiczek, dotąd bez punktu. W kasku białym Ricky Kling. Na razie zawodzi, tylko 2 punkty. I w kasku żółtym Thomas Jonasson. On pokazał się z dobrej strony w tych zawodach. To są te 4 punkty. I on może być tutaj głównym rywalem Chrisa Holdera. Holder świetnie ze startu, świetnie także właśnie Jonasson. Ale przy krawężniku Holder wykorzysta tę sytuację i on będzie uciekał rywalowi, ale Szwed nie zamierza tutaj pasować. Próbował troszeczkę po zewnętrznej, teraz dojazd do krawężnika, no ale Holder broni tej pierwszej pozycji, drugi cały czas Jonasson, a walka o trzecią pozycję pomiędzy Lubosem Tomiczkiem a Ricky Klingiem. Chris Holder wykorzystał pierwsze pole startowe, a więc ci, którzy w tej pierwszych dwóch seriach startów prezentowali się najlepiej, potwierdzają to także w trzeciej, a więc ci, których upatrywaliśmy w gronie faworytów, ta siódemka, ona pewnie się zmniejszy już po trzech seriach startów, nie będzie to już 7 kandydatów do tego, by stanąć na podium. Chris Holder, być może on jest w stanie zagrozić Emilowi Sajfudinowi. Zdobywa 3 punkty w swoim trzecim starcie, ma ich 8, a więc podobnie jak Paweł Chlip, 2 punkty Thomasa Jonassona, 1 punkt dla Rickiego Klinga, bez punktu po raz trzeci Lubosz Tomiczek. Wydawało się, że Czech być może będzie w tych zawodach jakimś czarnym koniem, będzie próbował powieszać szyki faworytom, ale nic z tych rzeczy jak dotychczas. Wykorzystuje dobre pola startowe już w tej chwili Chris Holder doskonale po tym pierwszym starcie, w sumie w pierwszym swoim wyścigu z czwartego pola startowego. Nie było mu łatwo i przez to przede wszystkim ta utrata jednego punktu. Teraz już jedzie doskonale, wygrywa starty i zbiera kolejne bardzo ważne punkty. Klaruje nam się sytuacja w czołówce tabeli. Jest kilku zawodników, którzy już nie tracą tych punktów praktycznie w ogóle. Więc myślę, że między tymi zawodnikami właśnie rozstrzygnie się walka o medale. A tak naprawdę zauważyłem, że cała szesnastka tutaj prezentuje duże umiejętności. Tor nie jest łatwy w dniu dzisiejszym, nie jedzie się na nim prosto, a tak naprawdę nawet zwróciłem uwagę na Simona Gustafsona, który dzisiaj jak na razie zdobył 1 punkt, a jadąc na końcu stawki jechał bardzo poprawnie, więc to pewnie jest również przyczyną tego, że na szczęście, miejmy nadzieję, do końca zawodów nie ma wypadków i ich nie będzie.
No właśnie, tutaj jest dużo walki, mimo tego, że ten tor jest trudny, nikt się nie oszczędza. Sporo ciekawych, interesujących pojedynków, na całe szczęście bez żadnych przerw, bez żadnych upadków. Bieg 12, kończący trzecią serię startów, kask czerwony Filip Citera. Czechy dotąd 2 punkty, Edward Kennett, Wielka Brytania dotąd 1 punkt. No ciekawy jestem teraz, jak zaprezentuje się Jurica Pawlicz. Wygrał pierwszy wyścig, później popełnił błąd na pierwszym łuku, nie zdobył żadnego punktu, a więc jego dorobku 3 oczka. I w kasku żółtym Kevin Wolbert, Niemcy, bez punktu w 2 swoich startach. No, Jurica Pawlicz, Chorwat, 18-latek, jeśli chce tutaj powalczyć o medal, pokazać się z jak najlepszej strony, powinien ten wyścig 12 wygrać. Popatrzmy, czy tak będzie. Citera, Kenneth, Pawlicz i Wolbert, ma już zwolniona. I kto najlepiej? No niemalże równo, ale wykorzystuje to wszystko Edward Kennett, Anglik już na czele po zewnętrznej, zaatakowany przez Jurice Pawlicza, Chorwat, świetnie rozpędzony, on tam po zewnętrznej rozpędził się na torze w Ostrowie i przy bandzie minął Edwarda Kennetta. Kennett jakieś błędy popełnia teraz na dystansie. Teraz on spróbował gdzieś tam nabrać szeroko prędkości, ale nie w tym miejscu, gdzie trzeba było to zrobić. Wykorzystał to Filip Citera. Citera wychodzi na 2. pozycję, Czech na 2. miejscu. 3. Edward Kennett, a stawkę zamyka Kevin Wolbert. Niemiec zupełnie nie radzi sobie na ostrowskim torze. 3. start i bez punktów. Ten zawodnik, który bardzo często startował w tym sezonie w barwach ZKŻ-u Kronopol Zielona Góra, więc Ekstralidze to też taka ciekawostka, że wszyscy z tych 16 uczestników finału w Ostrowie jeżdżą na co dzień w polskiej lidze, startują jako juniorzy, bo pozwalają na to przepisy. No i oni najwięcej tego żużla, tego co najlepsze w Speedwayu uczą się w Polsce i później walczą dla barw swoich krajów. Jurica Pawlicz 3 punkty, 2 punkty Filip Citera, 1 punkt Edward Kennett w tym wyścigu, bez punktu Kevin Wolbert i za nami już 3 serie startów, 12 wyścigów. Popatrzmy jeszcze na najciekawsze fragmenty tej 12 gonitwy. Jurica Pawlicz wraca do gry po tym jednym nieudanym wyścigu. W tej chwili bardzo dobrze zachował się na pierwszym łuku. Wykorzystał to, że wolniej jechał po wewnętrznej części toru Edward Kennett, który nie trafił w te nierówności na torze, nie wykorzystał tych kolei, nie przyspieszył właśnie w tym miejscu, gdzie większość zawodników jadąc tam to robi. Pawlicz to wykorzystał, zdobył 3 punkty i wraca do tych zawodników i jest blisko tych, którzy są w tej ścisłej czołówce. Zawodnicy na tym torze, na którym jest bardzo dużo luźnej nawierzchni, muszą bardzo uważać, wydaje się, na tą zawodnicy, którzy jadą na drugiej, trzeciej, czwartej pozycji, bardzo muszą uważać na tą szprycę, tą nawierzchnię, która odchodzi od zawodników jadących przed nimi, ponieważ jest ona bardzo ciężka i bardzo wyhamowuje prędkość. Za chwilę o klasyfikacji po 12 wyścigach. My na moment przenosimy się do parkingu. Tam Sylwia Deckert rozmawia z liderem po 3 seriach startów, Rosjaninem Emilem Sajfudinowem. Emil, nasi komentatorzy są zachwyceni twoją jazdą. Masz dzisiaj dzień. Chciałoby wygrać dzisiaj, no na razie dobrze składa się wszystko. Zobaczymy, jeszcze 2 biega zostało. Będę walczył dalej, jak walczę. Rozumiem, nie chcesz jeszcze zapeszać. Powiedz, jak w Rosji byłby przyjęty ten twój sukces? Jak dalej mogłaby się potoczyć twoja kariera żużlowa? Oczywiście, że dobrze by przyjęli, że mistrz świata jest to coś jest. Nie? Zobaczymy, jak wygram, to później powiem, że co tam, jak. Nie? Dziękuję ci bardzo, powodzenia życzamy, przenosimy się do komentatorów. Winni jesteśmy państwu jeszcze klasyfikację po 3 seriach startów. Emil Sajfudinow skoncentrowany najwyraźniej, nie chce zapeszać, 9 punktów, no ale zanim 2 zawodników, którzy mają tylko punkt mniej, to jest Chris Holder, Australijczyk 8 punktów, Paweł Chlip 8 punktów, Karol Zombik punktów 7. To jest ta czołówka. Na pewno ostatniego słowa nie powiedział Tomas Jonasson, który ma 6 punktów, także 6 punktów Jurici Pawlicza.
i Louis Bridger ma 5 punktów. No, on ma bardzo trudne zadanie, jeśli chce powalczyć jeszcze o miejsce na podium. Ja tak spoglądam w swoje notatki. W 1986 roku w Równem na Ukrainie reprezentant Rosji Igor, wtedy Związku Radzieckiego, Igor Marko został mistrzem świata. Jeszcze wtedy, jeśli dobrze pamiętam i się nie mylę, indywidualnych mistrzostw Europy juniorów, bo tak się to nazywało. I potem spoglądam, czy jeszcze mieliśmy jakąś niespodziankę ze wschodu. Jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze powinniśmy mieć jednego zawodnika. No ale o tym będziemy jeszcze pewnie mówić. Przenosimy się do parkingu. Tam z Adamem Skórnickim rozmawia Sylwia Dekiac. Adam, czy ty nie możesz normalnie spędzić niedzieli i odpocząć troszeczkę od żużla? No takie miałem plany, żeby ten weekend spędzić w domu, jednak no nie wyszło. Przywiało mnie tutaj. No to tak już jest, jeżeli większość z niedziel spędza się na stadionie żużlowym, to chyba nie idzie inaczej. Pomagasz dzisiaj tutaj chłopakom naszym? Nie, myślę, że na takim finale to każdy jest przygotowany, każdy z nich wie co robić. Paweł i Karol są tak doświadczonymi zawodnikami, że mają jeszcze tak zorganizowane teamy, że nie trzeba im nic podpowiadać, wiedzą co robić. No na razie troszeczkę im punkty pouciekały, ale myślę, że cały czas, no myślę, Emil jest może trochę poza zasięgiem dzisiaj, dwukrotnie poprawiał rekord toru, ale szanse na pudło nadal mają i myślę, że ją wykorzystają, aczkolwiek Chris Holger dzisiaj chyba bardzo jest wpatrzony w srebrny medal, także będzie naprawdę bardzo ciężko. Dla mnie uważasz, że dzisiejsi juniorzy mają troszeczkę za dobrze. Czy kiedy ty startowałeś jako junior, też miałeś wszystko podane na tacy, tak jak teraz? No ja zaczynałem w troszeczkę innych czasach. Na zawody jeździło się autosanem z całą drużyną, autobusy. No teraz na pewno jest inaczej. Ja nie żałuję tego okresu, jaki miałem. Był on na pewno dla tych chłopaków nieosiągalny i oni nie zasmakują tego speedwaya, z jakim ja miałem do czynienia. No, czasy się zmieniają, speedway idzie do przodu, coraz więcej profesjonalizmu. No, ja myślę, że oni powinni cieszyć się z tego, jakie mają czasy. Ja miałem dużo satysfakcji z tamtych lat, wspaniałe wspomnienia. No i cóż, no, zmienia się ten speedway, myślę, że na dobre, bo kiedy ja zaczynałem, to bardzo brakowało nam sprzętu, szczególnie w zawodach właśnie rangi międzynarodowej. Odstawaliśmy od zawodników czy angielskich, czy ze Skandynawii. Teraz już tych różnic nie ma. No teraz tych różnic nie ma i myślę, że jest to dla dobra speedwaya, bo no, jeżeli kiedy jest wyrównana stawka w finale, to te zawody naprawdę są ciekawe. Wspominaliśmy troszkę. Dziękuję bardzo, że przyszedłeś do mnie do studia, a my przenosimy się do studia. Drodzy Państwo, Adam Skórnicki, prawdziwy showman polskiej ligi i nie tylko polskiej ligi, niedawno uratował pierwszą ligę dla drużyny z Poznania w barażowym wyścigu. No niewątpliwie zawodnik, który żużlowe rzemiosło zna bardzo dobrze, ale tyle o seniorach, bo Adam Skórnicki to już przecież od wielu lat senior. Teraz wracamy do juniorów. Emil Sajfuddinow, zawodnik, wspominali komentatorzy, mówił także Adam Skórnicki, dzisiaj nieosiągalny, ale myślę, że o jednym musimy pamiętać. Sport żużlowy to zawodnik, to jedno, sprzęt to drugie. Oczywiście nikomu nie życzymy defektów, ale chciałbym teraz wrócić pamięcią do Twoich startów w Pardubicach podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Tam zanotowałeś odpowiednio jeden punkt, defekt i później trzy trójki, co dało Ci możliwość startu o trzecie miejsce w barażu. Gdyby nie defekt, chciałoby się powiedzieć. Gdyby nie pierwsze dwa wyścigi, to było dla mnie najgorsze. Ale to była pomyłka sprzętowa. Potem wsiadłem na motocykle, które przygotował mi nasz polski mechanik. W zasadzie problemy się skończyły. Były same trójki, bieg dodatkowy, ale okazało się jednak to za mało. Kiedyś trudny był dostęp do tych najlepszych tunerów, najlepszych mechaników. Teraz to się wyrównało i myślę, że mówienie, że ktoś pochodzi z Polski czy Czech, to już nie ma znaczenia, bo ten sprzęt jest przygotowywany na równi. W tej chwili mamy bardzo dobrych tunerów w Polsce i przede wszystkim Polacy robią doskonałe silniki, nie ujmując oczywiście mechanikom, którzy są spoza granic, ale każdą część, którą chcą w Polsce mechanicy mają i naprawdę mogą tworzyć bardzo dobre motocykle, zresztą no, co widać po polskich zawodnikach, jak jeżdżą. Czy w związku z tym Emil Sajfuddinow, jeżeli nie będzie miał dzisiaj defektów, jest w cudzysłowie do ugryzienia przez rywali?
Moim zdaniem tak, jeszcze jedzie z Pawłem Chlipem. No i chyba z Holderem. Tak, i może się wszystko zmienić, to tylko były 3 wyścigi, jest ich 5. Nie ujmując mu, jedzie bardzo dobrze, jest bardzo szybki, ale nie można mówić, że jest poza zasięgiem. Polacy, Paweł Chlip, Karol Zombik wciąż w czołówce, ale wspominał Adam Skórnicki, Chris Holder ma apetyt na srebro, już jakby wyprzedzając fakty, że Sajfudinow tutaj dzisiaj będzie poza zasięgiem. Jak ty to widzisz? No tak, są zawodnicy, no naprawdę dobrze każdy z nich jedzie i ja myślę, że tutaj nikt nie chce oddać komuś medalu. Każdy będzie walczył Holder, będzie Paweł Chlip, będzie Karol Zombik, Emil Sajfudinow. Oni naprawdę wszyscy z siebie dają 100%. Zresztą my to widzimy, no co tu dużo mówić na ten temat. Taka ciekawostka, niedawno można chyba śmiało powiedzieć, że ekipa Atlasa Wrocław miała patent na świetnych juniorów, bo w barwach właśnie tej ekipy po złoto sięgali przecież Hampel, Miśkowiak czy Protasiewicz. No a Karol Zombik jeszcze jako bardzo nastoletni chłopak kręcił kółka na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu pod okiem Jana. Tak, Karol jako młody zawodnik, może jeszcze nie zawodnik, ale uczeń, jeździł po prostu po wszystkich torach i również był też we Wrocławiu. Myślę, że najbardziej związany jest z Toruniem, gdzie rozpoczynał i tam jeździł najwięcej. Wrócimy jeszcze do tego wątku, a teraz już oddajemy głos komentatorom. Wracamy do rywalizacji na torze. Mówiłem o tym, że jedynym mistrzem świata wtedy jeszcze ze Związku Radzieckiego juniorów był Igor Marko. Jeszcze wcześniej, a to było w roku 86, w 79 roku podczas finału indywidualnych mistrzostw Europy, chociaż wtedy startowali zawodnicy także z całego świata, bo mistrzem świata został Ron Preston ze Stanów Zjednoczonych. Drugie miejsce wywalczył Ajrat Fajzuli. No ale zanim... Czyli już czas na następnego zawodnika z Rosji, prawda? To długa, długa historia po długiej, długiej przerwie. Miałoby miejsce, no ale do tego jeszcze 8 wyścigów, jeszcze 2 razy musi świetnie spisać się Emil Sajfudinow. Przed nami bieg numer 13, kask czerwony Kevin Wolbert, w kasku niebieskim Louis Bridger, 5 punktów dotąd. W kasku białym Thomas Jonasson, Szwecja, dotąd 6 punktów. I w kasku żółtym Morten Risager, dotąd także 6 punktów, a więc... 3 zawodników, którzy mają aspiracje na pewno do tego, by powalczyć o medal. Widzę Państwo włączony czas 2 minut przez sędziego z Wielkiej Brytanii, Mika Batesa. Długo zawodnicy nie chcą podjechać pod taśmę startową, już chyba nieruchomo. Wyścig 13 za chwilę się rozpocznie. Wolbert, Bridger, Jonasson i Risager. Już taśma zwolniona, świetnie Risager, ale też dobrze, niespodziewanie Kevin Wolbert, ale świetnie tam zamknął rywali Morten Risager. On na czele, było tam niebezpiecznie przy wyjściu z pierwszego łuku, bo błąd popełnił Louis Bridger, a na czele niespodziewanie Thomas Jonasson. Jonasson wykorzystał całe to zamieszanie, zanim Morten Risager, było tam ciasno na wyjściu z pierwszego łuku, przetasowali się zawodnicy i świetnie wykorzystał to całe zamieszanie Thomas Jonasson. Jonasson na cele stawki, on, wspominałem o tym, 6 punktów. Jeśli teraz zwycięży, będzie miał ich 9, no i będzie bardzo blisko miejsca na podium. Przed nim będzie jeszcze jeden wyścig, no ale musi obronić tę drugą, tę pierwszą pozycję. Teraz defekt motocykla Louisa Bridgera, traci punkty Brytyjczyk, ten jeden punkt, bo jechał na trzeciej pozycji. Zwycięży w tym wyścigu Thomas Jonasson, a więc Szwed pokazuje się tutaj po raz kolejny z bardzo dobrej strony. 2 punkty dla Mortena Risagera, defekt motocykla 1 dla Kevina Wolberta, to pierwszy punkt Niemca w tym finale, a defekt motocykla miał Louis Bridger. No, pech tego zawodnika, no i marzenia o medalu musi odłożyć przynajmniej o rok. Popatrzmy na to, co działo się tutaj właśnie na starcie i na pierwszym łuku. Dobrze wyszedł ze startu Thomas Jonasson, ale musiał tam między dwójkę zawodników przepychać. A tu widzieliśmy właśnie tą nierówność na torze i konsekwencją tego właśnie ten taki bardzo nierówny wyjazd z łuku Louisa Bridgera, który całe szczęście opanował tą sytuację bardzo dobrze. O mały włos nie skończyłoby się to upadkiem. Więc kto wie, może konsekwencją właśnie tego zachowania na pierwszym łuku
tego wyrzucenia motocykla do góry i mocnego uderzenia o tor tym motocyklem był ten właśnie defekt, który widzieliśmy pod koniec tego biegu. Być może rama motocykla lekko się wygięła, przez to na przykład mógł zerwać się któryś z łańcuchów w motocyklu, nie wiemy, ale takie sytuacje, pomimo tego, że tak jak na pierwszym łuku nie skończyło się upadkiem, to mogą mieć wpływ i mogą w jakiś sposób uszkodzić motocykl. Na całe szczęście nie było tutaj upadku. No, Jonasson, który jako idola swojego podaje właśnie ciebie, spisuje się tutaj znakowicie. Myślisz, że jest w stanie powtórzyć sukces twój z Gorzowa Wielkopolskiego, zostać tutaj dzisiaj wicemistrzem świata juniorów? Ma dotąd 9 punktów. Myślę, że stać go na to. W moich odczuciach był zaliczany do faworytów, może troszkę takich bardziej cichych w dniu dzisiejszym, ale jest to zawodnik, który wygrywał już z wieloma zawodnikami, startuje w kilku ligach, pokazuje się z bardzo dobrej strony, jest to chłopak o twardym charakterze i myślę, że kibice szwedzcy przede wszystkim będą mieli dużo pociechy jeszcze z Tomasa w przyszłości. Krzysztof Cegielski twierdzi, że z Tomasa Jonassona będą ludzie. Przekonamy się o tym w przyszłości, przekonamy się w piątej serii wyścigów. Przed nami bieg 14, niezwykle ważny dla Australijczyka Chrisa Holdera, a także dla obrońcy tytułu mistrzowskiego Karola Zombika. Karol Zombik w kasku żółtym, Chris Holder w kasku białym, uzupełniają stawkę Daniel Iwanow w kasku czerwonym i w kasku niebieskim Filip Sitera. To najlepiej, dobrze, świetnie, Chris Holder, najlepiej wypchnięty, Karol Zombik spada niestety, Polak na ostatnią pozycję, Chris Holder pierwszy, za nim Filip Sitera, teraz atakuje Daniel Iwanow po zewnętrznej, całą dwójkę zawodników próbuje to wykorzystać, rozpędzony Filip Sitera, czyli Chris Holder, walka pomiędzy Czechem a Australijczykiem, Australijczyk odpiera ten atak, na nas niepokoi to, że niestety daleko za prowadzącą dwójką jedzie Karol Zombik. Zombik zdołał uporać się już z Danielem Iwanowem, ale jego starata do prowadzącej dwójki i do Holdera i do Filipa Sitery jest spora. To jest 20, może nawet 30 metrów. No i bardzo trudne teraz zadanie przed Torunianinem. Nie wiem, czy w tym momencie nie żegna się z marzeniami o obronie tytułu mistrza świata juniorów Karol Zombik. Jeden punkt w tym wyścigu, dotąd Zombik miał ich 7, będzie miał 8 i jego strata do czołówki będzie ogromna, a blisko podium jest w tej chwili już Chris Holder, który wygrywa. Widzą Państwo, jak cieszy się Australijczyk. Bieg 14 i po czterech seriach startów ma punktów 11. 2 punkty w tym wyścigu Filip Sitera i 1 dla Karola Zombika. Jak już wspomniałem, 8 punktów aktualnego, jeszcze ciągle mistrza świata juniorów po 4 seriach startów bez punktu w tym wyścigu Daniel Iwanow. Patrząc na 2 poprzednie starty Chrisa Holdera, obawiałem się właśnie tego występu, ponieważ te starty w poprzednich jego biegach były doskonałe. Te wyjścia spod taśmy były bardzo szybkie, no i tutaj to potwierdził i przez to utrudnił bardzo zadanie Karolowi, który był jednak po jego prawej ręce po zewnętrznej części toru i niewiele mógł w tej sytuacji zrobić. Jeszcze całe nieszczęście wmieszał się w to wszystko Filip Sitera, który jadąc za Holderem jechał bardzo szybko i o mały włos nie zagroził pierwszej pozycji Holdera, więc Czech również spisuje się tutaj bardzo dobrze. Co było przyczyną tego troszkę słabszego występu Karola? Ciężko powiedzieć. Być może Karol od początku tych zawodów nie może znaleźć odpowiedniego ustawienia w swoim motocyklu. Być może co wyścig dokonuje jakichś zmian. Być może ta, którą wspólnie z mechanikami wykonali na ten bieg, była nieudana i stąd taki, a nie inny wynik niestety. Karol Zombik po tym wyścigu już ma 3 punkty straty do Chrisa Holdera. Przecież wiemy o tym, że jeszcze nie jechał Emil Sajfudinow. On w tej chwili po 3 startach ma punkt więcej od Karola Zombika. No i teraz może dojść do takiej sytuacji, że Karola Zombika wyprzedzi po tym wyścigu jeszcze jeden zawodnik. Ten, który w tym biegu
15. Startować będzie w kasku białym Jurica Pawlicz. Trzy starty, 6 punktów, zwycięstwo na inaugurację, potem ostatnie miejsce, potem imponujące zwycięstwo w trzecim starcie. Jego rywale w kasku czerwonym Simon Gustafsson, dotąd 1 punkt, Szweda Ricky Kling, jego rodak w kasku niebieskim także 3 punkty i w kasku żółtym Jastas Poujuks, Łotysz, tylko 2 punkty. Na pewno po Poujuksie spodziewaliśmy się znacznie więcej, no ale to jest ten zawodnik, który może potwierdzić tę prawdę, o której tutaj Państwu często mówimy, że na tym torze, w tej stawce zawodników, każdy może wygrać z każdym. Gustafsson, Kling, Pawlicz, Poujuks. Świetnie. Ricky Kling tym razem ze startu. Kling zdecydowanie wygrywa start. Jeśli nie popełni błędu na wyjściu z pierwszego łuku, będzie na czele. Już za nim rozpędza się Jurica Pawlicz. Wyszedł mu zza koła. No nie spodziewał się tego ataku. Na pewno teraz Ricky Kling, ale próbuje odbierać Duńczyk ten atak. Teraz próbuje wypychać Chorwata, ale 18-latek z Chorwacji. Znów na czele stawki Pawlicz czy Kling. Wspaniała walka pomiędzy tą dwójką zawodników. Trzeci jedzie Simon Gustafsson. Stawkę zamyka Kiastas Poujuks. Walka o zwycięstwo w tym wyścigu niezwykle emocjonująca. Bardzo blisko siebie. A teraz fatalny błąd jadącego na drugiej pozycji Rickiego Klinga. Uderzył w motocykl Jurici Pawlicza. Pawlica uciekał przed tym, by nie upaść. No i ciekawe, jaka będzie decyzja sędziego Mike'a Batesa, no bo stworzył na pewno zagrożenie na torze. Nie wiem, czy nie skończy się tym, że Ricky Kling, mimo tego, że jako pierwszy minął linię mety, może zostać z tego wyścigu wykluczony. 3 punkty. Tymczasem Ricky Kling, 2 punkty Jurica Pawlicz, 1 dla Simona Gustafsona, bez punktu Kiastas Poujuks. Tak, to są sytuacje bardzo kontrowersyjne i wydaje mi się, że niestety sędzia nie wykluczy Rickiego Klinga, ponieważ wydaje się, że dokonałby tego oczywiście w momencie, kiedy Pawlicz przewróciłby się na tor i wtedy wykluczyłby Klinga. Tak pewnie tego nie zrobi i nasuwa się pytanie, czy zawodnik powinien się przewrócić, kiedy zostanie tak brutalnie zaatakowany, czy jednak powinien próbować utrzymać się na motocyklu. Także sędziowie zazwyczaj nie są na tyle odważni, ażeby podejmować takie decyzje, a jeżeli chcemy myśleć o bezpieczeństwie większym na torze, to powinni zawodnicy jakieś konsekwencje po takich atakach właśnie, jak przed chwilą widzieliśmy, ponosić. Więc przez 3 okrążenia, niespełna 3 okrążenia, myślałem o tym, ażeby właśnie pochwalić jazdę Klinga i Pawlicza, ponieważ rywalizowali ze sobą bardzo ostro, ale bardzo fair. Kiedy Pawlicz próbował atakować Klinga po zewnętrznej części toru, to Kling zostawiał mu miejsce na te ataki na tyle dużo, że ten mógł znaleźć dla siebie tam czas i miejsce, żeby spokojnie go wyprzedzić. No, a później to było konsekwencją tych nierówności na torze, ale niestety Kling popełnił błąd. Krzysztofie, wejdę Ci teraz w słowo, ponieważ sędzia mówiłeś, że będzie się bał. Nie bał się Mike Bates i Ricky Kling został z tego wyścigu wykluczony. A więc zwycięstwo Jurici Pawlicza, 2 punkty dla Simona Gustafsona, 1 punkt dla Kiastasa Poujuksa. No i proszę, jednak Brytyjczyk zadbał tutaj o bezpieczeństwo, ale skupmy się na wyścigu 16. Lubostrowniczek, kask czerwony, kask niebieski, Emil Sejkulino, w kasku białym Edward Kenneth i w kasku żółtym Paweł Chlip. Bardzo ważny wyścig dla naszego reprezentanta i także dla Emila Sejfudinowa. Sejfudinow już na czele stawki, za jego plecami Paweł Chlip. A więc Rosjanin lgnie po 4. zwycięstwo. Już będzie bardzo, bardzo blisko tytułu indywidualnego mistrza świata juniorów, choć będzie miał jeszcze rywalizację w swoim 5. starcie. Emil Sejfudinow, tak jak w pierwszych 3 wyścigach, idealnie wystrzelił spod taśmy. Lgnie po zwycięstwo w biegu 16. Za jego plecami Paweł Chlip.
A więc Polak, który miał 8 punktów, dorzuci 2, będzie miał 10, no i będzie po 4 seriach startów na miejscu trzecim. Trzeci w tym wyścigu jedzie Lubosz Tomiczek, a defekt motocykla już na pierwszym łuku miał Edward Kenneth. Emil Sajfudinow, 18-latek z Rosji, jest o krok od tego, by zostać indywidualnym mistrzem świata juniorów na rok 2007. Emil Sajfudinow, 3 punkty, 2 punkty Paweł Chlip, 1 punkt Lubosz Tomiczek. Jak już wspomniałem, defekt motocykla już na pierwszym łuku miał Edward Kenneth. Emil Sajfudinow w dalszym ciągu nieosiągalny dla swoich rywali. Wyścig praktycznie bez historii. Tutaj Paweł nie najlepiej wyszedł do startu i był przez chwilę zagrożony właśnie atakiem Edwarda Kenneta, który na szczęście dla Pawła zatrzymał się, ponieważ jego motocykl zdefektował. Paweł, jak i inni zawodnicy w dniu dzisiejszym, jak do tej pory, nie mogą w żaden sposób próbować nawet nawiązać walki z Sajfudinowem. A chciałem wrócić do tej sytuacji z poprzedniego biegu. Chyba pocieszająca jest taka decyzja sędziego, że w czasie takiej niebezpiecznej sytuacji, pomimo braku upadku zawodników, podejmuje takie decyzje. Wydawało mi się, że z podejmowaniem w tych sytuacjach decyzji jest tak samo jak ze zmianą decyzji sędziego po rozmowach zawodników przez telefon z nimi. Interweniował Jurica Pawlić. On tylko przejeżdżając na metę na drugiej pozycji spojrzał w stronę wieżyczki, w stronę Mike'a Batesa. No i chyba Brytyjczyk widział, co tutaj się wydarzyło na torze. Podjął naprawdę odważną decyzję, ale wydaje mi się, że jak najbardziej słuszną, bo tak to wyglądało. Był to po prostu ewidentny faul, ale trudno wymagać od zawodników, żeby upadali na tor, bo każdy upadek, nawet jakikolwiek na tor, może zakończyć się kontuzją, może zakończyć się groźną kontuzją, prawda? Dokładnie. Cieszymy się, że sędzia podjął taką decyzję. Pewnie bez wpływu zawodników, bez interwencji Pawlica, już widząc tą sytuację na torze, wiedział, co po biegu zrobi. Na gorąco klasyfikacja po 4 seriach startów, bo jesteśmy po 16 wyścigach na czele. Z kompletem zwycięstw Emil Sajfudinow, 12 punktów, 11 punktów Chris Holder, Australia, 10 punktów Paweł Chlip, 9 punktów ma Thomas Jonasson, po 8 Morten Rizager, Karol Zombik i oczywiście zapomniałem o Jurice Pawliczu, który także ma 9 punktów. Przenosimy się do parkingu, tam z trenerem, menadżerem naszej reprezentacji, Markiem Cieślakiem, rozmawia Sylwia Dekier. No i pewnie dowiemy się, jaka jest ocena występu biało-czerwonych, którzy chyba nie mają szans na to, by zostać w tym roku indywidualnym mistrzem świata juniorów. O tym za chwileczkę, ale najpierw chciałam zapytać pana trenera. Panie trenerze, jeszcze 2 tygodnie temu nie przedstawiłabym pana jako trener reprezentacji Polski. Co pana skłoniło do powrotu na stanowisko? GKZ nie przyjął mojej rezygnacji, ale z drugiej strony zostały wyprostowane wszystkie problemy, przez które złożyłem rezygnację, więc nie mam powodu teraz nie pracować z kadrą. Bardzo się z tego cieszymy. Panie trenerze, jak pan ocenia dzisiejsze zawody? No powiem, że zawody stoją na bardzo wysokim poziomie. Jest kilku zawodników, którzy naprawdę bardzo dobrze jadą. Także myślę, że żużel nie umrze. A jak Zombik? Według mnie nie jedzie źle, tylko że troszeczkę za dużą presję sobie chyba nawet i sam na siebie po prostu. I to troszeczkę szkodzi, bo nawet ten pierwszy bieg pokazał, że Karol był bardzo spięty. No, próbowałem tam cały team troszeczkę go rozluźnić, ale widzę, że troszeczkę Karol sobie tą poprzeczkę bardzo wysoko dzisiaj postawił. No, ale taki jest sport. Bardzo panu dziękował za to, że sprawił pan, że Karol Zombik nie musiał jechać do Bydgoszczy na Grand Prix, bo dzisiaj był wyzmęczony. No właśnie, między innymi o to chodziło. No, troszeczkę to były niefortunne decyzje. Nie wiem, kto to podejmował. W każdym razie ważne jest, że Karol siedział tu, trenował, a reprezentacja juniorów
będzie trenowała w Tarnowie, a nie w Gdańsku. Panie trenerze, pięknie dziękuję. Tyle Marek Cieślak, przenosimy się do studia. A więc, drodzy Państwo, jak mówił trener Marek Cieślak, który na pewno na bieżąco śledzi rywalizację w parkingu, Karol Ząbik nie pozwolił sobie na odrobinę luzu, jednak, o czym rozmawialiśmy na początku, te nerwy nie puściły do samego końca. No tak, bardzo duża presja, jeden tytuł, chciałoby się mieć drugi. I przejść do historii. Oczywiście, ale no nie zawsze się to udaje. Nawet tutaj trener Cieślak też mówi, że jest to tylko sport i faktycznie dzisiaj to można tak odbierać. No ale mamy szansę jeszcze na medale za sprawą Pawła. No właśnie, bo wydaje się, że już tylko cud mógłby sprawić, żeby Polak stanął na najwyższym stopniu podium, ale samo podium jest możliwe. Ja myślę, że tak. Cuda się zdarzają, a sport jest też sportem i wszystko jest możliwe. No Paweł ma wielkie szanse jeszcze, żeby właśnie stanąć na pudle. Na pewno, chociaż nie wiadomo, ale no raczej nie będzie na pierwszym miejscu. Sajfutinow tu jedzie doskonale. Wydaje się, że jest poza zasięgiem. Bardzo dobry start, świetne prowadzenie. Jeżeli wygra kolejny start, to w zasadzie nic mu tego nie odbierze. Przyznam Ci się szczerze, że kiedy rozmawiałem przed zawodami z osobami związanymi z żużlem, najczęściej padały te dwa nazwiska. Holder, Sajfudinow, no i może któryś z Polaków. Także można odnieść wrażenie, że po czterech seriach ten turniej nie ma ze sobą żadnych niespodzianek. No tak, no Sajfudinow jest bardzo dobrym zawodnikiem, on to pokazuje w lidze. A dzisiaj to już w ogóle naprawdę doskonały jest tego dnia. Wszystko tutaj pasuje, jemu sprzęt pasuje, forma dopisała na całe zaplecze i dokładnie będzie tak świetnie jedzie. Za chwilę, mam nadzieję, wrócimy jeszcze do naszej rozmowy, a teraz kolejny wywiad Sylwia Dekiert i Adrian Gomulski, rezerwowy na dzisiejsze zawody. Adrian Gomulski bardzo smutny, bo dzisiaj nie miał szansy wystąpić, no przynajmniej na razie w tych zawodach. No zgadza się, no szkoda, że nie mogę się w tak dobrowym towarzystwie pościgać, bo naprawdę zawodowcy są na bardzo wysokim poziomie. No niestety, no moja przygoda dzisiaj jest tylko rezerwowym. Jestem i zaprzepaściłem w sumie wszystko w swoim półfinale. No pierwszy bieg jechałem, drugi i za bardzo chciałem wyprzedzić przeciwnika, no i niestety się przewróciłem. No i to zadecydowało o mojej dziewiątej lokacie w półfinale WNS. Komu kibicujesz? No szczerze jestem cały czas, pomagam jak mogę Pawłowi Chlibowi, bo jest bardzo dobrym kolegą i mam nadzieję, że na podium dzisiaj stanie. My też sobie tego życzymy. Dziękuję pięknie. Rozmawialiśmy podczas dzisiejszych zawodów, zarówno nasi komentatorzy, jak i my, o tej sytuacji z toru, o wykluczeniu Rickiego Klinga po tym ataku, w zasadzie po błędzie, po którym mało nie spowodował upadku Jurici Pawlica. Jak ty się odniesiesz do tej sytuacji i decyzji sędziego? No, decyzja sędziego jest ostateczna, także został wykluczony, natomiast ja uważam, że wpadł w bardzo dużą kolejnę. Myślę, że nie zrobił z premedytacją, nie wywoził nikogo głęboko w płot, po prostu tor jest wymagający, a to był moment, gdzie on sobie nie poradził. Jurica Pawlicz, skoro o zawodniku, same trójki i jeden nieudany wyścig, na pewno jeszcze tutaj ma szansę pomieszać wśród czołowych pozycji. No tak, kolejny zawodnik, który jedzie doskonale i na pewno dzisiaj tutaj namiesza. No jedzie bardzo dobrze. Nie mówiliśmy o nim, że jest faworytem, a okazuje się, że jedzie bardzo dobrze. Ostatnia seria za chwilę przed nami. Zawodnicy powoli wyjeżdżają na tor. Jak myślisz, jak będzie wyglądało podium? Twoje typy na pierwszą trójkę przed tą ostatnią serią. Zadanie ułatwione, bo część już wyników znamy. No ja myślę, że pierwsze Sajfutinow, jeżeli no nic się tutaj nie wydarzy. A pozostałe miejsca w zasadzie są otwarte i życzę wszystkim, żeby jechali jak najlepiej. No i żeby Polak był na podium. No chciałbym. Tego sobie życzymy, drodzy Państwo. Przenosimy się do komentatorów. No ostatnio przyzwyczailiśmy się do tego, że polscy żużlowcy stają na podium. Tak było w Lesznie w drużynowym Pucharze Świata. Później kolejne turnieje Grand Prix. Ten wczorajszy wspaniały w Bydgoszczy. Dziś tutaj w kategorii juniorów nie będziemy mieli powtórki z Bydgoszczy. Ale kto wie, ten wyścig, który przed nami zadecyduje na pewno o tym, być może, może się tak zdarzyć, że zawodnicy będą jeszcze jechać wyścigi dodatkowe, o tym, kto stanie na podium, bo Morten Risager, Dania, w kasku czerwonym dotąd 8 punktów, Chris Holder w kasku niebieskim dotąd 11 punktów, wicelider klasyfikacji po czterech seriach startów, Paweł Chlip w kasku białym 10 punktów i wspomniany przez Arka Dziubka i naszego gościa w studiu Piotra Barona
Jurica Pawlicz 9 punktów. A więc zawodnicy, którzy są za plecami Emila Sajfudinowa i oni być może już teraz rozstrzygają między sobą walkę o medal indywidualnych mistrzostw świata juniorów. W tym roku zrezygnowano z formuły, która obowiązywała w poprzednich latach, a więc wyścigu finałowego, w którym spotykali się czterej najlepsi zawodnicy w rundzie zasadniczej. Po 20 wyścigach podsumowuje się punkty. Kto najlepszy, ten zostaje mistrzem świata. Kto będzie miał zwycięstwo w tym wyścigu? W tym wyścigu zanosi się na to, że będzie to zwycięstwo Chrisa Holdera. Fantastycznie wystrzelił spod taśmy, zostawił w tyle zawodników, którzy są jego rywalami, a więc Jurice Pawlicza, który jedzie jako drugi, trzeci niestety jest Paweł Chlip. Jeśli Pawlicz tak przyjedzie przed Pawłem Chlipem, będzie miał tyleż samo punktów co Polak, ale zwycięstwo Chrisa Holdera już da mu na pewno tytuł wicemistrza świata juniorów, a więc obecność i Ryana Sullivana, i Lee Adamsa okazuje się tutaj być pomocna na torze w Ostrowie. Gdyby nie ten pierwszy wyścig Chrisa Holdera, mógł mieć Holder komplet punktów, no ale Holder w tym pierwszym swoim starcie zmierzył się właśnie z Emilem Sajfudinowem i z nim przegrał. Blisko teraz drugiej pozycji Jurice Pawlicza jest Paweł Chlip. Chlip jeszcze desperacki atak, walka będzie tutaj do końca i ten ostatni łuk okazał się być decydujący. Radość Pawła Chlipa, jakże ważny punkt. Te dwa punkty, wyprzedzenie na ostatnich metrach Jurice Pawlicza daje Polakowi 12 punktów, no i oznacza, że Polak jest bardzo blisko brązowego medalu. Tutaj jakiś błąd popełnił minimalny Jurica Pawlicz, wykorzystał to, wchodząc pod niego Paweł Chlip, wyprzedził Chorwata, zdobył dwa punkty być może na wagę medalu indywidualnych mistrzostw świata juniorów. No ale słowo oczywiście o Chrisie Holderze, który to Australijczyk wygrał ten wyścig, ma 14 punktów i już jest na pewno co najmniej wicemistrzem świata juniorów. W tym wyścigu ostatni był Morten Risager, ma 14 punktów Australijczyk. No i teraz pewnie będzie ściskał kciuki za to, by gdzieś tam coś nie powiodło się Emilowi Sajfudinowi. Na ostatnim łuku Jurica Pawlicz popełnił błąd, wchodząc zbyt szeroko w ten łuk, zbyt ostrożnie, zostawił miejsca za dużo Pawłowi Chlipowi. Oczywiście my się z tego cieszymy, Paweł to doskonale wykorzystał, wjechał bardzo wąsko, bardzo szybko w ostatni łuk, tam wpadł w kolejnę, która go wyrzuciła na zewnętrzną część toru, przejechał przed przednim kołem Pawlicza i o mały włos Paweł nie straciłby tego drugiego miejsca na ostatnich metrach, ale całe szczęście opanował tę sytuację, no i wygrał o, wydaje się, kilka centymetrów, co daje mu prawdopodobnie da mu jakiś medal, ponieważ w sumie jest to bardzo korzystne, ponieważ obawiałbym się jakiegoś wyścigu dodatkowego Pawła po tym, nie wiem właśnie dlaczego, tak słabym starcie. Ten motocykl ze startu zupełnie nie wyjechał. Nie wiem, czy to było przyczyną jego słabego sprzęgła, za słabego silnika, czy Paweł zbyt mało gazu wkręcił na starcie. Miejmy nadzieję, że już nie będzie musiał poprawiać się w wyścigu dodatkowym i tyle punktów, które ma na tą chwilę, wystarczy mu do zdobycia któregoś z medali. Jeden z zawodników jeszcze może dogonić Pawła Chlipa, to jest Tomasz Jonasson, który będzie jechał w biegu 20, ale to za chwilę. Przed nami bieg 18, tych, którzy nie liczą się już dziś w walce o medale. Kask czerwony, Lubosz Tomiczek, dotąd jeden punkt, Daniel Iwanow punktów 5, w kasku niebieskim, w białym Kevin Wolbert, jeden punkt dotąd, i w kasku żółtym Simon Gustafsson. Najmłodszy, przypomnę, z uczestników finału indywidualnych mistrzostw świata juniorów w Ostrowie Wielkopolskim. Najlepiej Daniel Iwanow. Iwanow rozpoczął od zwycięstwa te zawody i wydaje się, że po takim starcie jest w stanie te zawody zakończyć także zwycięstwem. Da mu to 8 punktów, miejsce w czołówce, no i to będzie dobra karta przetargowa na przyszłość. To młody zawodnik, który będzie miał jeszcze szansę na walkę o medale mistrzostw świata juniorów w następnych latach. Daniel Iwanow zdecydowanie na czele, za jego plecami w kasku żółtym młody Gustafsson, na trzecim miejscu Lubosz Tomiczek, a
Kevin Wolbert na miejscu ostatnim. Niemiec zupełnie nie radzi sobie na ostrowskim torze. Jego sprzęt wyraźnie odbiega od sprzętu, na jakim jeżdżą rywale. Widać, że nie potrafi poradzić sobie na starcie, nawiązać tam wyrównanej walki, a potem na dystansie jest zdecydowanie słabszy od pozostałych rywali. No, jeden chyba z nielicznych, nie wiem czy nie jedyny, wyścig zupełnie bez historii, kiedy wszystko rozstrzygnęło się tutaj na ostrowskim owalu na starcie i na pierwszym łuku. Zwycięstwo w tym wyścigu odnosi Daniil Iwanow. 2 punkty dla Simona Gustafsona i 1 punkt dla Lubosza Tomiczka. Bez punktu Niemiec Kevin Wolbert. No i mało interesująco, ale Daniil Iwanow przypomina o sobie. Rozpoczął od zwycięstwa, zakończył zwycięstwem, kończy te zawody z dorobkiem 8 punktów i na pewno należy do tych zawodników, którzy tutaj pozostawili dziś na pewno bardzo, bardzo pozytywne wrażenie, choć na podium nie stanie. Daniil Iwanow jest zawodnikiem, który posiada już wiele umiejętności, a wydaje się, że największym kłopotem w jego przygotowaniach jest właśnie kwestia sprzętowa, kwestia motocyklu. Jego przygotowanie, gdybyśmy mieli porównać do organizacji Emila Sajfudinowa, również Rosjanina, jest zupełnie inna, dużo gorsza. Emil Sajfudinow dysponuje wieloma silnikami, wieloma motocyklami, ma osoby wokół siebie bardzo doświadczone już, tak jak Tomek Suskiewicz, który przez kilka lat był u boku jako mechanik Tonygo Richardsona do końca jego kariery, teraz pomaga Emilowi, więc takie osoby na pewno mają wpływ bardzo duży na karierę Emila. Daniil Iwanow nie może na to liczyć. No tutaj muszę wejść w słowo i poprawić swój błąd. Powiedziałem, że Daniil Iwanow będzie miał jeszcze szansę na to, by startować w przyszłym roku. No, nie będzie miał takiej szansy, ma 21 lat. To jest jego debiut w finale Mistrzostw Świata Juniorów i zarazem ostatni występ. No ale w gronie seniorów Daniil Iwanow może sobie na pewno radzić z powodzeniem. Tak, pokazał się z dobrej strony, tak jak mówiłem wcześniej. Dysponuje już dużymi umiejętnościami. Jeżeli będzie pracował, jeżeli znajdzie jakąś być może większą pomoc na swojej drodze kariery, to jeszcze wszystko przed nim. A za chwilę być może jego rodak stanie na najwyższym stopniu podium, zostanie mistrzem świata juniorów na rok 2007, bowiem proszę Państwa, w biegu 19 w kasku żółtym, już nieruchomo pod taśmą, skoncentrowany Emil Sajfudinow. 4 starty Emila, 4 zwycięstwa. Jego rywale to w kasku czerwonym Ricky Kling, w kasku niebieskim Louis Bridger. 5 punktów dotąd i w kasku białym Filip Sitera. Czy Emil Sajfudinow wygra 5. wyścig i z kompletem punktów zostanie mistrzem świata juniorów? Chyba tak. Świetny start znów, choć tam ciasno, walka pomiędzy nim a Louisem Bridgerem, ale mimo tego, że tam uderzony w motocykl Emil Sajfudinow ucieka rywalom, znalazł tam miejsce, znalazł ścieżkę i mknie po tytuł mistrza świata juniorów. No proszę Państwa, będziemy za chwilę świadkami na pewno ogromnej radości. No i po raz drugi w historii mistrzostw świata juniorów zdarzy się tak, a na to wszystko wskazuje, że mistrz świata juniorów zakończy zawody z kompletem punktów. 11 lat temu jako pierwszy, jak dotąd jedyny takiej sztuki dokonał na torze w niemieckim Olchi Piotr Protasiewicz. On tam wtedy nie miał sobie równych. 5 startów, 5 zwycięstw, 15 punktów i tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów. Wtedy ten tytuł dawał automatyczną przepustkę do cyklu Grand Prix. Myślę, że po tym, co dziś tutaj zaprezentował nowo kreowany, nowy mistrz świata juniorów Emil Sajfudinow, szkoda, że tak nie jest i że Emila nie zobaczymy w przyszłym roku w cyklu Grand Prix, ale może za kilka lat będzie ścigał się ze światową czołówką. Pomimo tego, że dzisiaj nie wygrał Polak, to cieszę się z tego, że jeżeli nie udało się nikomu z naszych rodaków, właśnie jest to Emil, który reprezentuje barwy Rosji.
brakuje nam zawodników na takim poziomie, na bardzo wysokim poziomie wśród czołowych zawodników świata, zawodników z Rosji. Jest to taki świeży oddech, coś nowego i pamiętajmy o tym, Emil ma dopiero 18 lat, jest już mistrzem świata juniorów. Nie ma jeszcze 18 lat, bo 18 urodziny będzie miał 26 października tego roku. On teraz wędruje w górę, no wielki talent w światowym żużlu. Nie pamiętam dawno zawodnika, który nie ma 18 lat. Nie wiem, czy nie jest to najmłodszy w historii mistrzostw świata juniorów triumfator. Niespełna 18-letni Emil Sajfutdinow zostaje mistrzem świata. No i co ciekawe, on jeździ w Polsce, jeździ także w Rosji, oczywiście w swojej ojczyźnie, w Mega Ładzie Togliatti. Jeździ także w Szwecji, w masarnie Avesta. Myślę, że wielka przyszłość przed tym zawodnikiem, to nie ulega wątpliwości. Myślę, że być może włodarze BSI powinni, czyli ci, którzy zarządzają cyklem Grand Prix, dać na przykład Emilowi szansę w tym wielkim finale tegorocznego cyklu Grand Prix w Gelsenkirchen. Myślę, że byłoby to na pewno wyróżnienie dla tego zawodnika, który tak wspaniale spisał się dziś na ostrowskim torze, a także pokazanie światu zawodnika ze wschodu, który w przyszłości może być wielką gwiazdą światowego speedwaya. Tu widzieliśmy to, że Emil bardzo szybko chciał rozstrzygnąć ten wyścig na swoją korzyść. Ostro założył zawodników do wewnętrznej części toru. Myślę, że trochę za ostro. Mógł pojechać troszkę szerzej, swobodniej i nie uderzyłby zawodnika, który jechał po jego lewej stronie, czyli Juliusa Bridgera. O mały włos, a skończyłoby się to upadkiem, no i nie świętowałby tak już w tej chwili mistrza świata, ale całe szczęście przejechał cały ten wyścig, cało po tej sytuacji niejasnej na pierwszym łuku, później już mógł tylko powiększać przewagę i cieszyć się ostatecznie z tytułu mistrza świata. Emil bardzo szybko udowodnił, że nie jest tylko niespełnionym talentem, tak jak o wielu zawodnikach mówiło się i mówi, szybko udowodnił to, że umie ten talent wykorzystać w najważniejszych momentach, tak jak dzisiaj. Niespełna 18-letni zawodnik, a już jest mistrzem świata juniorów. Oczywiście historia różnie może się potoczyć, tak jak wiemy to z doświadczenia, jeżeli chodzi o wielu zawodników, ale teraz to chyba nie czas i miejsce na to, żeby o tym mówić. Teraz Emil i wszyscy jego kibice cieszą się z tak ogromnego jego sukcesu. Przed nami ostatni 20 wyścig, który zadecyduje o tym, czy na podium zobaczymy już teraz, po zakończeniu tego wyścigu, Pawła Chliba, czy też będzie wyścig dodatkowy. Podżuks, kask czerwony, niebieski Jonasson, który jeśli wygra, będzie miał 12 punktów, a więc tyle samo co Polak. Karol Zombik w kasku białym, a więc ustępujący mistrz świata juniorów, który dotąd zdobył 8 punktów, i w kasku żółtym Edward Kennett, Wielka Brytania, dotąd 2 punkty. Thomas Jonasson, który ma 9 punktów, przypomnę, w przypadku zwycięstwa będzie miał punktów 12, zrówna się dorobkiem punktowym z Pawłem Chlibem i wtedy o brązowy medal będziemy mieli dodatkowy wyścig. Wiadomo, że mistrzostwo świata zdobywa Emil Sajfutdinow. Dla niego tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów. Wicemistrzem świata juniorów zostaje Chris Holder, Australijczyk. Punkt mniej od Rosjanina. Jakieś konfetti posypało się na tor. Mieliśmy taki przypadek wczoraj podczas Grand Prix Polski, że na tor została wyrzucona jedna z takich serpentyn, która utrudniła jazdę Scottowi Nicholsowi. Teraz sędzia nie dopuścił do startu, bo widział, że taka właśnie serpentyna została rzucona na tor. Już teraz wszystko w porządku. Bieg 20, ostatni regulaminowy, czy ostatni w tych zawodach. Podżuks, kask czerwony, Jonasson, kask niebieski, Karol Zombik, kask biały i Edward Kennett w kasku żółtym. Jonasson, czy będzie jeszcze ciągle mógł uważać o brązowym medalu mistrzostw świata juniorów? Wszystko na to wskazuje, choć wmieszał się w tę
walkę Szweda, Łotysz, Kiastas Polczuks, ale Polczuks tak jakoś bojaźliwie wszedł w łuk. Wykorzystał to całe zamieszanie na drugim łuku. Niespodziewanie Edward Kenneth. Kenneth jest na czele stawki. Idealnie teraz gdzieś znalazł ścieżkę. Nabrał prędkości tak na drugim łuku tego pierwszego okrążenia, jak i na pierwszym drugiego. No i fantastycznie wyszedł przed Tomasa Jonassona. Jonasson jest drugi, za jego plecami Karol Zombik. Jeśli tak zakończyłby się ten wyścig, to wszystko w finale Mistrzostw Świata Juniorów będzie jasne. Mistrzostwo świata dla Emila Sajfudinowa, tytuł wicemistrzowski dla Chrisa Holdera i brązowy medal dla Pawła Chliba. Prowadzi w tym wyścigu niespodziewanie Edward Kenneth. Brytyjczyk dotychczas zdobył 2 punkty, a zawody dziś zakończy zwycięstwem. Jeszcze o drugą pozycję walczy Karol Zombik i on też w imponującym stylu, mimo tego, że nie obronił tytułu indywidualnego mistrza świata juniorów, imponującym atakiem zdobywa w tym 20. ostatnim wyścigu 2 punkty. A więc Edward Kenneth godzi faworytów, zdobywa 3 punkty, 2 punkty dla Karola Zombika, 1 punkt dla Tomasa Jonassona. Bez punktu w tym wyścigu Kiastas Polczuks. Dobrze rozwijała się sytuacja dla Tomasa Jonassona, który po pierwszym łuku jechał na prowadzeniu, ale nie spodziewał się tego ataku na kolejnym z łuków Edwarda Kennetha, który pewnie troszkę tak chyba przez przypadek wjechał na zewnętrzną część toru, tam miał miejsce, tam poczuł, że jest bardzo przyczepna nawierzchnia. Jeden to z takich nielicznych ataków w dniu dzisiejszym po tej części toru, a jak się okazuje, w tej chwili pewnie to zawodnicy wszyscy zauważyli, tak jak Karol Zombie, który jechał na trzeciej pozycji i podobnie zaatakował ostatecznie na ostatnim łuku, to teraz mamy okazję zobaczyć i wyprzedził w identyczny sposób. To nie jest jeszcze ten łuk, ale na ostatnim łuku teraz to chyba możemy zauważyć, kiedy Karol Zombik w identyczny sposób pokonał Jonassona, jak na drugim łuku zrobił to wcześniej Edward Kenneth, więc niewiele brakowało Jonassonowi, a mógłby jechać o trzecie miejsce, ale my się cieszymy, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, Paweł nie musi już nadwyrężać swojego barku. A również niepokoiłem się jego startem w ostatnim swoim wyścigu, więc całe szczęście, że nie będzie już musiał walczyć o tą trzecią lokatę i już może się cieszyć z tego dużego sukcesu, jaki dzisiaj osiągnął. Wszystko więc już mamy jasne. Sajfudinow stanie na najwyższym stopniu podium. Holder na drugim miejscu, Paweł Chlip na trzecim. Obrońca mistrzowskiego tytułu Karol Zombik kończy dzisiejsze zawody na miejscu 5. Zdobył 10 punktów. Wyprzedza go jeszcze Jurica Pawlicz, także 10 punktów. 6. z 10 punktami. Przegrał być może medal na ostatnich metrach Tomas Jonasson. I on zajmuje ostatecznie w finale dzisiejszym 6. miejsce. My przenosimy się do parkingu. Teraz już z mistrzem świata, Emilem Sajfudinowem, rozmawia Sylwia Dekiert. No i pewnie teraz będzie chyba bardziej rozmowny, nowo kreowany mistrz świata juniorów. Emil przed chwilą mi powiedział, że już dzisiaj wiedział, że wygra te zawody. Emil, skąd wiedziałeś? Ale był siebie uwierzony, że wygram na 100%. Wygrałem, że dzięki wszystkim, mechanikom, wszystkim, tacie, mamie, wszystkim. To pomagało mi. Widziałam przed chwilą ostatnie 5 minut, dzwoniłeś cały czas do kogoś, do kogo? Do mamy? Do mamy, do dziewczyny też dzwonił. Bardzo cieszę się. Gratulowali? Tak, oczywiście, że wszystkie cieszę się. Jak będziesz świętował? Nie wiem, jeszcze nie myślałem. Na razie się. Jeszcze chyba nie możesz uwierzyć, że to się stało. Tak, tak. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, gratuluję serdecznie. Dziękuję. Wielkie emocje towarzyszą temu tytułowi wywalczonemu przez Emila Sajfudinowa. Odbierają mu mowę, ale co mu się dziwić? Zawodnik ma zaledwie kilkanaście lat, jeszcze przed nim szansa na obronę tytułu. No i wielka kariera otwiera się przed nim. Na pewno teraz kluby z różnych państw będą się o niego biły. Emil Sajfudinow był faworytem, nie zawiódł, sprzęt też go nie zawiódł. To jest sukces przede wszystkim jego, ale także całego teamu i o tym także nie należy zapominać. Oczywiście, na to wszystko pracuje bardzo wiele osób, żeby zawodnik mógł jeździć i osiągać sukcesy. Sajfudinow dzisiaj był po prostu bezbłędny, naprawdę jeździł doskonale.
No tutaj mamy teraz obraz, jak jedzie, no po prostu przepięknie dopasowany. Zrobił to, co jest najważniejsze w karierze zawodnika, osiągnął tytuł mistrza świata juniorów i teraz może piąć się dalej, może rozwijać swoje skrzydła, a na pewno będzie chętnie widziany w każdym klubie. No i co, myślę, warte podkreślenia, on promuje ten sport w swoim kraju. Rosja to nie jest potentat, jeśli chodzi o speedway, chociaż tam wiele dobrego dzieje się w klubach. Często nawet Polacy jeżdżą do Rosji startować w tamtejszej lidze, ale mimo wszystko na arenie międzynarodowej Rosjanie nie rządzą i nie dzielą. Emil Sajpudinow ma szansę pokazać Rosję całemu światu takim występem jak dziś. Tak, ale w Rosji od iluś lat naprawdę żużel się rozwija w bardzo dobrą stronę. Ja kiedyś byłem nawet na was zawodach w Rosji, gdzie tam krzyczano, że Rosja będzie jeszcze liderem w żużlu i się okazuje, że w juniorskim już zaczyna być, a zobaczymy, co będzie dalej. No tak, nie brakuje potentatów finansowych w Rosji. Podobno oni także inwestują w żużel. A więc kto wie, może twoje słowa okazą się prorocze i za kilka lat Rosjanie będą należeć do czołówki. No nie są to moje słowa, ale naprawdę są tam wielkie pieniądze, wielkie możliwości, no i coraz lepsi zawodnicy, no dzisiaj sami widzieliśmy. A więc żużel będzie nam się przenosił trochę za wschodnią granicę także. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz Sylwia Dekiert i jej kolejny gość. Tak jest, ze mną jest Robert Księżak, reprezentant Australii, ale z polskimi korzeniami, jak samo nazwisko mówi. Robert, nie masz wielu okazji, by gościć w Polsce. Nie, do tej pory jestem dopiero szósty raz, także nie za często przylatuję. Teraz siedzę na wyspach, także jest mi trochę łatwiej przylecieć, a tak to jak w Australii byłem, to bardzo rzadko. Chciałbyś jeździć w polskim klubie? Tak, chciałbym. Chciałbym na przyszły rok gdzieś podpisać, by było bardzo fajnie. Jak wygląda twoja droga do żużla? Tata kiedyś jeździł tam w szkółce w Łodzi, jak ja był młody i później tam do Australii, jak wyleciał, to mnie brał na mecze i tak zawsze mi się podobało. Ja zacząłem jeździć, ścigać na rowerach, na speed rowerze i na BMX-ie i w końcu się przeniosłem na motory. A z tego, co słyszę, tak już abstrahując od żużla, w domu chyba rozmawiacie po polsku, bo świetnie mówisz w tym języku. Tak, w domu z rodzicami rozmawiamy po polsku i też tam jest rodzina w Australii, także cały czas po polsku rozmawiamy. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia następnym razem w Polsce. Dziękuję bardzo. Świetny język polski zawodnika. Wracamy do rozmowy o dzisiejszych zawodnikach. Jeżeli ktoś by obstawiał przed finałem taką trójkę, Sajfudinow, Holder, Hlip, myślę, że biorąc udział w zakładach niewiele by wygrał. Turniej zakończył się zgodnie z oczekiwaniami. Wygrali faworyci, ale wspominaliśmy także o tym, że pojawił się Sajfudinow, promuje Rosję. Pojawił się Jurij Čapavič. Chorwacja to także nie jest potęga żużlowa, a Jurij Čapavič dzisiaj tuż od podium, można powiedzieć, szaleńczym atakiem Paweł Hlip odebrał Pawliczy nadzieję na medal. No tak, moje oczekiwania były inne. Ja myślałem, że będą Polacy znacznie wyżej, chociaż Paweł Hlip osiągnął bardzo wielki sukces, zrobił drugi tytuł, także no naprawdę dla niego wielkie uznanie. Natomiast co do Chorwacji, owszem, ja myślę, że tam się będzie rozwijał żużel. W Rosji no to tym bardziej. Ja myślę, że teraz się zacznie większy pieniądz w Rosji, coraz więksi, lepsi zawodnicy, chociaż cała czołówka światowa zaczyna jeździć w Rosji i tam ta liga naprawdę robi się coraz mocniejsza. Mam nadzieję, że polski żużel się utrzyma na takim poziomie, jaki jest. Myślę, że to dobrze, że nie tylko Anglia kiedyś potęga, ale także inne kraje włączają się do rywalizacji o najwyższe stawki zawodnicy z tych krajów. Dodajmy, że juniorzy startujący w dzisiejszych zawodach startują także w polskiej ekstralidze. Jak ty oceniasz taką decyzję władz polskiego żużla, żeby miejsce dla juniora było także w polskim klubie? Czy to zamyka drogę Polakom, czy jednak daje szansę jeszcze większej rywalizacji? Jak ty to widzisz? Ja myślę, że najwięcej i najlepszych juniorów w Polsce, może nie najlepszych, ale bardzo wiele dobrych zawodników wywodziło się z tego systemu, kiedy jeszcze dwóch zawodników musiało jechać po trzy razy. Myślę tutaj o juniorach i ten system chyba byłby najbardziej odpowiedni do tej chwili, którą mamy, bo zaczyna się rynek polski troszeczkę kurczyć zawodników, nie mamy średnich zawodników, mamy zawodników z zagranicy, a wydaje mi się, że lepiej by było, kiedy by jeździło więcej Polaków w każdym klubie, no tak jak jedzie czy Leszno, czy Toruń, no i to widać już. Zobaczymy, jak będzie. Na chwilę oddajemy głos komentatorom, bo chyba za moment już najważniejsza część, a więc dekoracje. Świetnie przygotowane te zawody, widzą Państwo. Nie są to motocykle, nie są to ciężarówki, czy jakieś wspaniałe samochody. Rzymskie rydwany, na których jadą bohaterowie dzisiejszych
dzisiejszego finału Mistrzostw Świata Juniorów. Znakomita ostrowska publiczność, o tym też trzeba powiedzieć. Tutaj jest nadkomplet publiczności już kilka godzin przed zawodami. Ten stadion pękał w szwach. Świetnie zorganizowana publiczność, świetnie zorganizowane zawody w dobrym tempie. Chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić tutaj, nawiązując też do, za chwilę nawiążemy zapewne do dyskusji w naszym studio, że te zawody były czyste. Nie zanotowaliśmy żadnego wypadku, nie było żadnego upadku, a jedna sporna sytuacja, ta dotycząca Jurycy Pawlicia i Rickiego Klinga, została rozwiązana w sposób jak najbardziej przez nas słuszny. Zawodnik, nie było upadku, ale zawodnik, który spowodował groźną sytuację na torze, został wykluczony. Nawiązując, patrząc na triumfatorów, na tych najlepszych zawodników, Krzysztof, a jakie jest twoje zdanie? No, wypisałem sobie tutaj, ile lat mają zawodnicy ze ścisłej czołówki dzisiejszego finału. Emil Sejfudinow niespełna lat 18, Chris Holder lat 20, Paweł Klip 21, Jurica Pawlicz niespełna 18 lat, Tomas Jonasson Szwecja, który zakończył zawody na 6 miejscu, lat 19, Karol Zombik 5 dziś, lat 21. Za rok z czołowej szóstki zabraknie dwóch reprezentantów Polski. Czy ty widzisz w naszym polskim żużlu zawodników, którzy w przyszłym roku w finale Mistrzostw Świata Juniorów mogą dowiązać do tych wspaniałych tradycji polskich juniorów? Przecież od 11 lat niemalże bez przerwy, no, z jednym rokiem w wyjątku, zdobywamy medale. Najczęściej były to medale złote, dziś medal brązowy, a więc także sukces. Czy ta przyszłość nie jest przez ten przepis, że mogą jeździć juniorzy, obcokrajowcy, nie zostanie to szkolenie troszeczkę zaburzone? Nie umiem podać żadnych nazwisk, które ewentualnie zawodników, którzy ewentualnie mogliby startować w przyszłym roku w finale Mistrzostw Świata Juniorów. Na pewno tacy są, ale do tej pory nie mogliśmy narzekać. Wystarczy popatrzeć na statystyki, jeżeli chodzi o medale w Mistrzostwach Świata Juniorów. Wypadałoby zadać inne pytanie. Co zrobić dalej, ażeby ci zawodnicy radzili sobie tak samo doskonale w dalszej części kariery? Z tym bywało już różnie. Gdzieś te talenty, gdzieś te medale kończyły się, gdzieś te umiejętności się kończyły. Ja nie negowałbym aż tak bardzo tego przepisu, że następuje większa rywalizacja i większa konkurencja dla polskich zawodników. Być może jest to, że będzie konkurencja i ci młodzi polscy zawodnicy nie będą... Niektórzy twierdzą, że to jest takie sztuczne wychowywanie zawodników, że te medale w Mistrzostwach Świata Juniorów, wiele tych złotych medali nie przekładało się na to, że ci zawodnicy trafiali do ścisłej światowej czołówki, że wjeżdżali do Grand Prix i tam odnosili sukcesy. Wydaje mi się, że często jest tak, że jednak w zbyt dobrych warunkach są nasi juniorzy wychowywani, bo porównuję sobie dochodzenie do sukcesów zawodników na przykład australijskich, którzy gdzieś tam w wieku 16, 17, 18 lat dopiero przyjeżdżają najczęściej na Wyspy Brytyjskie, próbują swoich sił w przeciętnych zupełnie klubach drugoligowych i wtedy dopiero przebijają się, walczą z przeciwnościami losu. Nasi zawodnicy bardziej mają to podane na tacy, a później, kiedy następują jakieś kłopoty, być może nie umieją sobie z nimi poradzić, bo nie mieli tej twardszej szkoły. Być może. Jest to na pewno dyskusja długa o polskim speedwayu na długie zimowe wieczory, które już, no, powiedzmy, za miesiąc nastaną. Będziemy czekać na kolejny sezon. Dziś cieszmy się z brązowego medalu Pawła Chliba. Gorzowianin 12 punktów w dzisiejszych zawodach. Trzeci jego start w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Trzeci zakończony wreszcie medalem. Był już blisko kilka lat temu, bo w Wiener Neustadt dwa lata temu zajął czwarte miejsce, wtedy przegrywając z Krzysztofem Kasprzakiem, Tomasem Suchankiem z Czech i Fredrikiem Lindgrenem. Wicemistrzem świata juniorów Chris Holder. Być może on będzie tym, który zastąpi tych znanych, wspaniałych Australijczyków. No i Emil Sejfudinow, dla którego zaraz zagrane zostanie na stadionie w Ostrowie hymn Rosji.
Ale wracając do rozmowy o naszych reprezentantach, w sumie chyba nie powinniśmy narzekać na to, na brak sukcesów w polskim żużlu. Przecież jesteśmy drużynowymi mistrzami świata. Zaledwie wczoraj, dwóch polskich zawodników stanęło na dwóch pierwszych pozycjach w Grand Prix. Pewnie brakuje nam po prostu sukcesów indywidualnych. Nam na pewno brakuje medalu mistrza świata. Na przykład mistrza świata indywidualnego. Dokładnie i być może stąd nasze takie rozważania i rozterki, ale pewnie taki zawodnik w końcu się znajdzie i będziemy w końcu mogli się cieszyć ze złotego medalu indywidualnych mistrzostw świata seniorów. Jest tutaj dzisiaj jako gość honorowy Jerzy Szczakiel i on ciągle czeka na tego swojego następcę, na człowieka, który powie, że tak, dokonałem tego, czego dawno, dawno temu dokonał teraz hymn Rosji. Rosjanie mają wreszcie swojego mistrza świata juniorów, Emil Sajfudinow. My cieszymy się z brązowego medalu. Wczoraj mieliśmy dublet biało-czerwonych na podium w Bydgoszczy, a teraz to, co zapowiadali organizatorzy finału mistrzostw świata juniorów w Ostrowiu Wielkopolskim, że będzie to pokaz sztucznych ogni, jakiego żużlowy świat jeszcze nie widział. Gdzieś tam na podium widzą to Państwo. Po ciemku zawodnicy muszą polewać się szampanem. Dokładnie tak, zgasło światło. Dobrze to skomentował Piotr Baron w studio, że mówi, że ten świat speedwaya troszeczkę się rozszerza, że on się rozszerza na wschód, coraz więcej zawodników tam jeździ. Już nawet wybrał się dwukrotnie w tę podróż za wschodnią naszą granicę. Nawet Nicky Pedersen, startując w lidze rosyjskiej, startują najlepsi zawodnicy świata. Kto wie, no jeszcze podobno nie w przyszłym roku, ale być może za dwa lata doczekamy się turnieju Grand Prix w Rosji. Jest grupa młodych, utalentowanych zawodników. Tam jest także Chorwat Julica Pawlicz. Jeśli jeszcze odbuduje się żużel na Węgrzech, może być to coraz większa, coraz znacznie bardziej poszerzy się ta mapa. Nie będzie to tylko Dania, Szwecja, Anglia, Polska, Wielka Brytania, ale będą także inne kraje. To chyba tylko dobrze dla światowego żużla. Jak najbardziej. Był to bardzo miły obrazek, kiedy mogliśmy zaobserwować Emila Sajfudinowa przy dźwiękach rosyjskiego hymnu. Ja nie pamiętam, bo chyba takich momentów nie było zbyt wiele, ażeby podczas zawodów żużlowych, zwłaszcza tej rangi, odgrywano hymn wcześniej Związku Radzieckiego czy teraz Rosji, więc tak, Liga Rosyjska rozwija się coraz bardziej. Owszem, zawodnicy najlepsi na świecie są kuszeni dużymi stawkami, jeżeli chodzi o starty w lidze rosyjskiej i jadą tam, jeżdżą być może głównie z tego powodu, ale być może ta liga stanie się jakimś tam zastępstwem dla którejś z lig, które zawsze były takimi trzema prowadzącymi: Polska, Brytyjska czy Szwedzka. Wiem, że przedstawiciele Ligi Szwedzkiej troszkę się obawiają właśnie konkurencji Ligi Rosyjskiej. No i pewnie to kiedyś się stanie i te ligi będą musiały się zmierzyć o walkę o zawodników. My jeszcze raz spoglądamy na najlepszego zawodnika mistrzostw świata juniorów w 2007 roku. Wspaniała radość Emila Sajfudinowa to najważniejsze rozstrzygnięcie dziś w Ostrowie Wielkopolskim. My przenosimy się do studia, Arkadiusz Dziubek i Piotr Baron. Emil Sajfudinow, drodzy Państwo, ma to dopiero przed sobą, o czym mówię. O przejściu z wieku juniora w wiek seniora, a to w żużlu nie jest łatwe. Kilku zawodników z tego finału
będzie musiało się z tym borykać. Jak to wyglądało podczas twojej kariery? Czy to jest faktycznie taki ciężki moment dla juniora przejść i nagle rywalizować z seniorami, kiedy wcześniej w biegach ma się rówieśników? No nie jest łatwo, tym bardziej, że wśród juniorów dochodzi się do pewnego poziomu, no, w którym zupełnie łatwo się startuje. Natomiast z seniorami gra zaczyna się od nowa i ta tak naprawdę, tak jak zdanie licencji przechodzi się w bieg zawodnika, gdzie zaczyna się jechać, to samo się odbywa w wieku seniora. Jedni sobie radzą lepiej, inni gorzej z tym, ale generalnie no, nie jest łatwo, ale czasami się udaje i wielu zawodników wychodzi bardzo dobrze jeździć. No i wiele karier, trzeba to przyznać, po wieku juniora zawodnicy rozmienili się na drobne i to także się wydarzyło w polskiej lidze, że zapowiadający się junior z sukcesami w wieku seniorskim był zaledwie w cudzysłowie wyrobnikiem. No tak, zdarza się i to, ale nie wiem gdzie są błędy, czy to są kontuzje, czy są zawodnicy źle prowadzeni przez swoich trenerów, czy też poprzez kluby. Ja myślę, że to bardzo indywidualne jest to, co dotyczy zawodników. Jednemu coś tam przeszkodzi, inni się rozwijają. No jest mnóstwo bardzo dobrych zawodników, ale no czołówka jest jedna w zasadzie na świecie. Jest 16 czy tam 20 bardzo dobrych zawodników, no a cała reszta zawsze goni i chce być dorównać do nich. No i chyba jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o Emila Sejfudinowa, to jedną czołówkę juniorów na świecie. Trzeba teraz chyba także uważać, ale to już jest jakby głos do opiekunów tych żużlowców, aby woda sodowa nie uderzyła im do głowy, bo sukces jest wielki, atmosfera podniosła, kilka tysięcy ludzi, sukces wspaniały, zaczną się telefony od menadżerów, od klubów. No i właśnie ten moment jest tym gwiazdą. Były też takie przypadki, że zawodnik po prostu tracił z dnia na dzień formę i wszystko. Zdarza się, ale to nie jest tak aż częste, żeby woda sodowa odbijała. Naprawdę zawodnicy się starają, oni chcą jechać. No, tak jak powiedziałem, jednym wychodzi, jednym nie, ale nie zawsze jest to woda sodowa. Ale tak jak wspomniałem, ważne jest, aby opiekunowie, aby ten team spowodował, że zawodnik będzie się skupiał na swojej pracy, będzie kontynuował robotę, którą rozpoczął w wieku juniorskim i będzie po prostu szedł w ślady starszych, lepszych kolegów. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz nasi komentatorzy. Krzysztofie, a ty jak uważasz, czy to będzie łatwo przechodziło w przypadku Emila Sejfudinowa to przeniesienie się z wieku juniora do seniora? Czy on będzie miał jeszcze jakieś problemy, czy też po prostu to, że on już jeździ w tych najsilniejszych ligach w wieku niespełna 18 lat, czy to mu po prostu nie pomoże? On od razu został rzucony na głęboką wodę i wydaje się, że on już tak naprawdę, można powiedzieć, już jestem seniorem. To, co dzisiaj osiągnął, bardzo dobrze wróży, ale to nie znaczy, że już teraz przed nim tylko komplety punktów w ligach, a w wieku 20 lat na przykład Grand Prix. Pokazał to, co potrafi, pokazał wielkie umiejętności, wielką koncentrację, umiejętność wygrywania takich ważnych, wielkich imprez. Pewnie za jakiś czas przyjdzie mały kryzys i właśnie wtedy okaże się, jakim wielkim może być zawodnikiem. Czy uda mu się wyjść ewentualnie z takiego kryzysu, który jednak dotyka wielu zawodników, praktycznie wszystkich w jakiejś tam części kariery, przede wszystkim w młodym wieku, więc później prawdopodobnie po jakimś tam słabszym okresie wróci i wtedy już może pokazać wszystko, więc te umiejętności, które posiada, jeszcze wiele przed nim, wiele nauki, wiele pracy, wszystko przed nim. Jedno jest pewne, tytuł mistrza świata juniorów wcale nie gwarantuje tego, że zostanie się później mistrzem świata seniorów. Bez medalu złotego mistrzostw świata juniorów obył się Tony Rickardson, a zdobywał mistrzostwa świata wśród seniorów. Nie zdobył medalu mistrzostw świata juniorów Nicky Pedersen, a pewnie za kilka tygodni będzie po raz drugi w swojej karierze mistrzem świata w kategorii seniorów. Zawody komentowali dla Państwa Krzysztof Cegielski, dobranoc Państwu. I Rafał Darżynkiewicz. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia z kolejnych zawodów. Drodzy Państwo, odnosząc się do słów Rafała Darżynkiewicza, Piotr Baron także nie zdobył medalu indywidualnych mistrzostw świata juniorów, a przez lata w Atlasie Wrocław czy Wsparcie Wrocław był czołowym zawodnikiem, bardzo solidnym zawodnikiem. Dzisiaj gościem w moim studiu. Dziękuję bardzo, Piotr, za wizytę i fachowy komentarz. Ja również dziękuję za miłe słowa. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Drodzy Państwo, Emil Sejfudinow, mistrzem świata juniorów. To tyle z Ostrowa Wielkopolskiego, obiektu, który wzbogacił się o sztuczne oświetlenie i dzisiaj przy światłach były te zawody. Do zobaczenia i do usłyszenia.